Chciałbym, byśmy wspólnie razem przeczytali z Ewangelii Jana. Aus dem Johannes Evangelium Kapitel 15, z Ewangelii Jana z 15 rozdziału, Vers 1 bis Vers 17, od 1 do 17 wiersza. Ewangelia Jana, 15 rozdział. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was. Jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zeschnięta latorość. Takie zbierają i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. Już nie nazywam was sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego. Lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. To przykazuję wam, abyście się wzajemnie miłowali. In Johannes 13 und 14 spricht der Herr Jesus von himmlischen Beziehungen. W Jana 13 i 14 mówi Pan Jezus o tych ziemskich relacjach, o niebiańskich relacjach. Er spricht von den Jüngern als von den Seinen. On mówi o uczniach jako o tych, którzy są Jego. Und die liebte er bis ans Ende. I tych umiłował aż do końca. Und er wollte ihre Füße waschen, damit sie die Beziehung zu ihm genießen. I on obmył ich nogi, aby mogli cieszyć się tą społecznością z nim. Damit sie Gemeinschaft mit ihm genießen können. Aby mogli się rozkoszować tą społecznością z nim. Dann erklärt er in Kapitel 14, dass die Beziehung zu ihm sich ändern würde. I w 14 rozdziale wyjaśnia, że ten stosunek do niego, sie würden ihn nicht mehr sehen mit ihren Augen. Zmieni się. Będą go widzieli nie tylko swoimi oczami. Er würde ja von der Erde zum Vater gehen. Bo on pójdzie z tej ziemi do Ojca. Aber sie glaubten an ihn. Ale oni wierzyli w Niego. Genauso wie sie an Gott glaubten, den sie auch noch nie gesehen hatten. Dokładnie tak samo, jak wierzyli w Boga, którego nie widzieli. Dann sagte Jesus, wenn ich im Himmel bin, schicke ich den Heiligen Geist. I Pan Jezus mówi, gdy będę w niebie, poślę Ducha Świętego. Das sind himmlische Beziehungen. To są właśnie te niebiańskie relacje. Zu dem Herrn Jesus, wie er jetzt im Himmel ist. Do Pana Jezusa, który teraz jest w niebie. Zu dem Vater, in dessen Haus wir einmal sein werden. Do Boga Ojca, w którego domu będziemy kiedyś. Und zu Gott, dem Heiligen Geist, der jetzt in uns wohnt. I do Boga Ducha Świętego, który w nas mieszka. Das ist das Thema in Kapitel 13 und 14. To jest właśnie temat rozdziału 13 i 14. In Kapitel 15 haben wir ein anderes Thema. W 15 rozdziale mamy inny temat. Da geht es um einen Platz des Zeugnisses auf der Erde. Tu jest mowa o tym miejscu świadectwa na tej ziemi. Der Weinstock wächst nicht im Himmel, der wächst auf der Erde. Ta winorośl nie rośnie w niebie, tylko tutaj na tej ziemi. Das passt auch gut zu der äußeren Situation. I to też pasuje dobrze do tej zewnętrznej sytuacji. In Kapitel 13 und 14 ist der Herr Jesus mit den Jüngern zusammen auf dem Obersaal. W 13 i 14 rozdziale Pan Jezus jest z uczniami w tej górnej sali. Aber am Ende von Kapitel 14 geht er hinaus. Ale na koniec 14 rozdziału wychodzi stamtąd. Es geht jetzt darum, dass
Jünger des Herrn Jesus in dieser Welt auf der Erde Frucht bringen. I chodzi teraz o to, aby uczniowie Pana Jezusa tutaj, na tej ziemi, wydawali owoc. Und davon spricht er in Kapitel 15. I dokładnie o tym mówi Pan w 15 rozdziale. Wir lesen einen Vers aus Psalm 80. Jeden wiersz z Psalmu 80 przeczytajmy. Bei mir ist das Vers 9. Einen Weinstock zogst du aus Ägypten, vertriebst Nationen und pflanztest ihn. 9 wiersz. Tyś przeniósł winorośl z Egiptu, wygnałeś narody i ją zasadziłeś. Wir verstehen gut, wer dieser Weinstock ist. Dobrze rozumiemy, kto jest tą winoroślą. Es ist das Volk Israel. To jest ten lud izraelski. Gott hat es aus Ägypten geholt. Bóg wyprowadził go z Egiptu. Er hat es in das Land Kanaan gebracht. Przywiódł do kraju kananejskiego. Hat die Völker, die dort wohnten, vertrieben. Te wszystkie ludy, które tam mieszkały, wypędził. Und jetzt sollte dieses Volk an diesem Platz des Segens sein und Frucht bringen für Gott. I teraz ten lud miał być na tym miejscu i przynosić owoc dla Boga. Das ist das Bild vom Weinstock. To jest ten obraz tej winorośli. Aber das Volk hat keine Frucht gebracht. Ale ten lud nie przyniósł owocu. Und deswegen musste Gott es beiseite setzen. I dlatego Bóg musiał ten lud odsunąć na bok. Und jetzt sagt der Herr Jesus, ich bin der Weinstock. I teraz Pan Jezus mówi, ja jestem krzewem winnym. Er ist an diesen Platz des Zeugnisses gegangen. On poszedł na to miejsce tego świadectwa. Er hat hier auf dieser Erde gelebt. On żył tutaj na tej ziemi. Und er hat wirklich Frucht für Gott gebracht. I naprawdę dał ten owoc dla Boga. Und jetzt sollen die Jünger lernen. I teraz uczniowie mają się uczyć, czy nauczyć. Ich bin nicht alleine. Nie jestem sam. Da gibt es Reben an mir, dem Weinstock. Są te pędy na tym krzewie winnym. Alle meine Jünger. Wszyscy moi uczniowie. Alle, die sich zu mir bekennen. Wszyscy, którzy przyznają się do mnie. Alle, die hier auf der Erde diesen Platz mit mir teilen wollen. Wszyscy, którzy to miejsce ze mną chcą współdzielić. Und da ist der Wunsch, dass sie Frucht bringen. To tym życzeniem wobec nich jest to, by ten owoc wydali, przynieśli. Israel sollte Frucht bringen in der Zeit des Gesetzes. Izrael miał wydać owoc w czasach zakonu. Aber so konnte man keine Frucht bringen. Ale na tym podłożu nie można było przynieść owocu. Und jetzt erklärt der Herr Jesus, ihr meine Jünger sollt Frucht bringen. I teraz Pan Jezus wyjaśnia, wy, uczniowie moi, wy macie dać ten owoc. Aber nicht in Verbindung mit dem Gesetz. Ale nie w połączeniu z zakonem. Sondern indem ihr in mir bleibt. Ale w tym, że będziecie trwali we mnie. Kurz zu unserem Lied, das wir am Anfang gesungen haben. Krótko do naszej pieśni, którą na początek zaśpiewaliśmy. Seliges Wissen, Jesus ist mein. Jak błogo wiedzieć, Jezus jest mój. Das sind die Beziehungen, in die wir gekommen sind. To są te związki, w jakich się znaleźliśmy, które weszliśmy. Die Beziehungen, die wir in Johannes 13 und 14 finden. To są właśnie te związki, które mamy w rozdziale 13 i 14. Aber dann haben wir gesungen, ihm will ich leben, o welche Freude. Ale potem śpiewaliśmy, dla nich ja żyć pragnę. No, das ist beim Thema von Johannes 15. I tutaj jest temat naszego przeczytanego rozdziału Jana 15. Hier auf der Erde für ihn leben. Tutaj, na tej ziemi, żyć dla Niego. Frucht bringen für den Vater. Przynosić owoc dla Ojca. Zu seiner Freude und das wird auch unsere Freude sein. Dla Jego radości, a to będzie też naszą radością. Da haben wir gesungen, alles hält Jesus für mich bereit. I też śpiewaliśmy, wszystko Jezus dla mnie przygotował. Ja, ohne ihn können wir das nicht. Bez Niego nic nie możemy. Aus uns selbst können wir keine Frucht bringen. Sami z siebie nie jesteśmy w stanie wydać owocu. Aber er gibt uns das, was wir brauchen, um Frucht zu bringen. Ale On daje nam wszystko to, co potrzebne, abyśmy ten owoc wydali. Jetzt schauen wir uns den Text genauer an. I spójrzmy teraz dokładniej na nasz tekst. Es fängt an mit einem Ich bin. I zaczyna się od słów ja jestem. Und das ist ein schönes Thema in diesem Evangelium. I to jest pięknym tematem tej Ewangelii. Ich bin der gute Hirte. Ja jestem dobrym pasterzem. Ich bin das Brot des Lebens. Ja jestem chlebem życia. Ich bin das Licht der Welt. Ja jestem światłością świata. Und hier ich bin der wahre Weinstock. I tutaj ja jestem prawdziwym krzewem winnym. Ja, er war hier auf dieser Erde, er hat Frucht gebracht. On był tutaj na tej ziemi i on wydał owoc. Und für wen war diese Frucht? Dla kogo był ten owoc? Für den Vater. Dla Ojca. Mein Vater ist der Weingärtner. Mój ojciec jest tym winogrodnikiem. Und für ihn ist die Frucht. I dla niego jest ten owoc.
Und jetzt spricht der Herr Jesus von Reben an ihm. I teraz Pan Jezus też mówi o tych pędach, które są na nim. Reben, die mit ihm verbunden sind. To są te pędy, które są z nim połączone. Und da gibt's zwei Arten von Verbindung. I jest dwojakiego rodzaju połączenie. Die eine Verbindung ist eine Verbindung des Lebens. Jedno połączenie to jest połączenie życia, wo zwischen der Rebe und dem Weinstock wirklich eine Lebensverbindung besteht. Gdzie pomiędzy tym krzewem i tym pędem faktycznie jest życie, jest ten przepływ. Und dann kann auch durch den Weinstock in die Rebe das fließen, was die Rebe braucht zum wachsen. I właśnie przez ten pęd, główny pień, te pędy otrzymują to, co potrzebują do życia. Aber es gibt auch eine rein äußere Verbindung. Ale jest też czysto zewnętrzne połączenie. Eine Verbindung nur durch ein Bekenntnis. Połączenie tylko przez wyznanie. Dann ist das ein äußerliches Dazugehören. To jest też to zewnętrzne, że należymy do tego. Aber keine Lebensverbindung. Ale nie jest to połączenie to wewnętrzne, czyli to połączenie życia. Ich hoffe, dass wir alle Bekenner sind. Mam nadzieję, że wszyscy jesteśmy tymi, którzy wyznają. Solche, die den Herrn Jesus bekennen. Jesteśmy tymi, którzy przyznają się do Pana Jezusa. Die wirklich den Mut haben zu sagen, ja, ich gehöre zu ihm. Którzy mają odwagę, by powiedzieć, tak, ja należę do Niego. Ich liebe meinen Heiland. Miłuję mojego Zbawiciela. Und ich will für ihn leben. I chcę żyć dla Niego. Aber ich hoffe, dass niemand hier ist, der nur ein Bekenner ist. Ale mam nadzieję, że nikogo nie ma tutaj, kto jest tylko wyznawcą. Wo das Bekenntnis eine rein äußerliche Sache ist. Gdzie to wyznanie jest tylko sprawą zewnętrzną. Vielleicht durch die Taufe. Może przez chrzest. Oder dass ich auf dem Fragebogen ankreuze, ich bin evangelisch oder katholisch. Albo na, gdy mamy jakąś ankietę, to zaznaczamy, jestem ewangelikiem, katolikiem, czy kimś tam jeszcze. Das reicht nicht. To nie wystarcza. Nein, es muss ein Bekenntnis und Leben sein. Musi być wyznanie i życie i praktyka. Und das Leben bekommen wir durch den Glauben an den Herrn Jesus. A życie otrzymujemy przez wiarę w Pana Jezusa. Nur wer wirklich an den Herrn Jesus glaubt, tylko ktoś, kto prawdziwie wierzy w Pana Jezusa, ist eine Rebe, die Frucht bringen kann. Jest tym pędem, który może przynieść owoc. Jemand, der gar nicht an den Herrn Jesus glaubt, kann gar keine Frucht bringen. Bo ktoś, kto nie wierzy w Pana Jezusa, ten nie może przynieść żadnego owocu. Und trotzdem ist es auch wahr. A jednak, czy mimo wszystko też jest prawdziwym, nicht jeder Gläubige bringt Frucht, że nie każdy wierzący przynosi owoc. So schaut der Vater, tak więc ojciec patrzy, sorgfältig wie der Weingärtner, tak jak właśnie ten winogrodnik, und er schaut, bringt die Rebe Frucht? I on patrzy, ogląda, czy jest owoc na tym pędzie. Und wenn er eine Rebe findet, die keine Frucht bringt, jeśli znajdzie taki pęd, który nie przynosi owocu, dann nimmt er sie weg. To ten odcina. Möchte ein Beispiel aus der Apostelgeschichte nennen. Chciałbym podać przykład z Dziejów Apostolskich. Da sind Ananias und Sapphira. Mamy przykład Ananiasza i Safiry. Sie wurden von diesem Platz des Zeugnisses auf der Erde weggenommen. Oni zostali zabrani z tego świadectwa na tej ziemi. Ihr Leben auf der Erde ging zu Ende. Ich życie na tej ziemi zakończyło się. Sie werden trotzdem im Himmel sein. Mimo wszystko oni będą w niebie. Es waren Gläubige. To byli wierzący. Aber hier auf der Erde wurden sie weggenommen. Ale z tej ziemi zostali zabrani. Aber der Vater tut noch etwas. Ale ojciec czyni coś jeszcze. Er sieht auch die Rebe, die Frucht bringt. On widzi też ten pęd, który przynosi owoc. Und die reinigt er. I ten oczyszcza. Mit welchem Ziel? Z jakim, jaki jest cel tego oczyszczania? Damit sie mehr Frucht bringt. Aby jeszcze więcej owocu wydał. Und das ist die liebevolle Sorge des Vaters für diese Reben. I to jest właśnie ta pełna miłości, troska ojca o ten pęd. Wo er aus unserem Leben alles entfernen möchte, was uns hindert, Frucht für ihn zu bringen. Gdzie on chce z naszego życia usunąć wszystko, co nam przeszkadza, by ten owoc przynieść. Ich weiß nicht, was das bei dir ist, du weißt es nicht, was das bei mir ist. Nie wiem, co jest przeszkodą u ciebie, tak jak ty nie wiesz, co jest przeszkodą u mnie. Aber der Vater weiß es. Ale ojciec wie dobrze. Er sieht ins Herz. Bo on widzi serce. Er kennt uns. On zna nas. Und er möchte das wegnehmen, was hindert, mehr Frucht zu bringen. I on chce usunąć to, co przeszkadza, by byśmy mogli przynieść jeszcze więcej owocu. In Vers 2 steht zuerst Frucht.
W drugim wierszu najpierw jest napisane o owocu. Dann steht mehr Frucht. Potem jest napisane, by wydawał obfitszy owoc. In Vers 5 steht viel Frucht. W piątym wierszu jest napisane wiele owocu. Und in Vers 16 steht, dass die Frucht bleibt. A w 16 wierszu jest napisane, by owoc wasz był trwały. Und dieses Wachstum wünschen wir uns. I właśnie tego wzrostu sobie życzymy. Dass wir solche sind, die Frucht bringen. Abyśmy byli tymi, którzy wydają owoc. Und dass es Wachstum gibt, damit wir mehr Frucht bringen. I aby był ten wzrost, aby tego owocu było coraz więcej. Es darf viel Frucht sein. Bo może być wiele owoców. Und diese Frucht wird bleiben. I ten owoc może być trwały. Sie hat einen bleibenden Wert. Bo to ma tą trwałą wartość. In Vers 2 haben wir die Fürsorge des Vaters, des Weingärtners. W drugim wierszu mamy tą troskę tego winogrodnika. Er reinigt. On oczyszcza. In Vers 3 haben wir das Wirken des Herrn Jesus. W trzecim wierszu mamy działanie Pana Jezusa. Er redet das Wort. On mówi słowo. Und dieses Wort hat eine reinigende Kraft. A to słowo ma moc oczyszczającą. Einmal grundsätzlich. Co do zasady? Das Wort ist der Same, durch das wir wiedergeboren werden. Słowo jest tym nasieniem, dzięki któremu się nowo narodziliśmy. Und dann sind wir grundsätzlich rein. I co do zasady jesteśmy czyści. Aber dann brauchen wir auch Tag für Tag die reinigende Wirkung des Wortes Gottes. Ale każdego dnia potrzebujemy tego oczyszczającego działania słowa. Und dieses Wort, das möchte der Jesus zu uns reden, jeden Tag. I właśnie to słowo chce Pan Jezus każdego dnia do nas mówić, wypowiadać. Und wir brauchen diese reinigende Wirkung. I właśnie tego oczyszczającego działania potrzebujemy. So viele strömt auf uns ein. Tak wiele spływa na nas. Was man in der Schule lernt. To, czego się uczy w szkole. Was man bei der Reklame auf dem Plakat sieht. To, co widzimy na przykład na ulicy jako plakaty reklamowe. Das, was man in den Nachrichten liest. To, co się czyta w wiadomościach. Und vieles davon ist nicht in Übereinstimmung mit Gott. I wiele z tych rzeczy nie jest zgodne z tym, co mówi Bóg. Und wir können gar nicht alle Einflüsse abschalten. I nie jesteśmy w stanie w ogóle zapobiec tym wszystkim wpływom na nas. Aber deswegen brauchen wir das Wort Gottes. I właśnie dlatego potrzebujemy Słowa Bożego. Dass wir gereinigt werden. Abyśmy byli oczyszczani. Damit Gott uns durch sein Wort seine Gedanken zeigen kann. Aby Bóg przez swoje Słowo mógł nam pokazywać swoje myśli. Damit wir wieder korrigiert werden. Abyśmy byli znowu korygowani. Und durch dieses Wort werden wir geheiligt. I przez to Słowo jesteśmy poświęcani. Gereinigt. Oczyszczani, damit wir reserviert für Gott, abgesondert für ihn leben können. Abyśmy tak jak gdyby zarezerwowani, odłączeni, mogli żyć tylko dla Boga. So haben wir gesehen, der Vater wirkt. I tak jak widzieliśmy, Ojciec działa. Der Herr Jesus wirkt durch das Wort. Pan Jezus działa przez Słowo. Und jetzt kommt in Vers 4 unser Teil. I w czwartym wierszu jest teraz nasza strona. Ja, was sollen wir denn tun? Co mamy czynić? Uns ganz besonders anstrengen. Szczególnie się trudzić. Uns gute Vorsätze machen. Robić sobie dobre postanowienia. Uns Regeln für unser Leben überlegen. Wymyślać sobie reguły dla naszego, czy w naszym, na nasze życie. Nein, das steht hier nicht. Nie, tak nie jest tu napisane. Hier steht, bleibt in mir. Tu jest zapisane, trwajcie we mnie. In dem Herrn Jesus bleiben. W Panu Jezusie trwać. Wie geht das denn? Jak to jest możliwe? Die Beziehung zu ihm leben. Właśnie żyć tą relacją z Nim. Über ihn lesen in seinem Wort. Czytać o Nim w Jego Słowie. Mit ihm reden im Gebet. Rozmawiać z Nim przez, czy w modlitwie. In einer guten Gemeinschaft mit ihm den Weg gehen. I w tej dobrej społeczności iść tą drogą z Nim. Dann bleiben wir in ihm. Wtedy będziemy trwali dann, w Nim. Dann pflegen wir die Beziehung. Wtedy będziemy pielęgnować tą relację. Möchte dich mal fragen. I chciałbym Cię zapytać. Was meinst du, was ist ein gutes Gebetsleben? Jak myślisz, co jest tym dobrym, jak wygląda dobre życie modlitewne? Oh, dann fällt uns ganz schnell ein. Bardzo szybko może teraz pomyślimy. Wir kennen ja alle die Bibel gut. Znamy dobrze Biblię. Daniel, das ist ein gutes Beispiel. Daniel jest tym dobrym, czy byłby tym dobrym przykładem. Dreimal am Tag hat er gebetet. Trzy razy dziennie modlił się. Also mach ich das auch so. A więc ja też będę się trzy razy dziennie modlił. Und dann bin ich ein guter Beter. Dann bin ich ein guter Beter. Wtedy jestem, czy mogę, będę mógł być nazwanym tym dobrym, który się modli. Dreimal am Tag beten ist gut.
Modlić się 3 razy dziennie, jak najbardziej jest to dobre. Aber wenn das alles ist, dann ist es viel zu wenig. Ale jeśli to byłoby wszystkim, to jest to o wiele za mało. Beten ist doch reden mit Gott. Modlitwa to rozmowa z Bogiem. Möchte ein Beispiel machen? Przykład. Wenn ich zu Hause bin, jeśli jestem w domu und etwas besorgen muss, i muszę coś załatwić, dann sage ich meiner Frau, Schatz, ich muss jetzt mal kurz weggehen, etwas besorgen. To mówię do mojej żony, skarbie, muszę coś załatwić i muszę teraz wyjść z domu. Und wenn ich dann wieder zurückkomme, i gdy wracam, dann sage ich, Schatz, es hat alles gut geklappt, ich bin wieder da. To wtedy mówię, skarbie, wszystko się udało, wróciłem. Was denkst du, wenn ich einfach so weggehen würde? Jak myślicie, jakbym po prostu wyszedł? Wäre das eine gute Ehe? Czy to byłoby dobre małżeństwo? Meine Frau merkt gar nicht, dass ich weg bin. Moja żona by nawet nie zauważyła, że może wyszedłem. Sie sucht im ganzen Haus, wo ich wohl bin. Chodziłaby po domu i szukała mnie, gdzie ja się podziałem. Nein, das wäre nicht gut. Nie, to nie byłoby dobre. Es ist ganz normal, dass man miteinander spricht. To jest coś normalnego, że się rozmawia ze sobą w domu. Dass man sagt, ich gehe oder ich bin wieder da. Że się mówi, chcę wyjść, chcę zrobić to, wróciłem. Und wie ist es mit dem Herrn Jesus? Jak wygląda to z Panem Jezusem? Ist es nicht auch ganz normal, dass wir mit ihm reden? Czy jest to normalne, że z nim rozmawiamy? Vielleicht sitzt du im Auto. Może siedzisz w samochodzie? Die Ampel ist rot. Jest czerwone światło. Du denkst an irgendeine Sache. Myślisz o czymkolwiek? Dann darfst du beten. Możesz się krótko pomodlić. Herr Jesus, ich habe gerade an diese Sache gedacht. Ich möchte es dir sagen. Bitte hilfst du da. Panie, właśnie mi przyszła myśl, ta i ta sprawa, chciałbym, byś w tym pomógł. Proszę cię o to. Du gehst von zu Hause weg. Wychodzisz z domu. Sagst du es ihm? Czy mówisz to, mówisz o tym, mówisz mu o tym? Herr Jesus, ich möchte gerade etwas besorgen. Ich möchte es dir einfach sagen. Panie Jezu, chcę iść i załatwić tą i tą sprawę i po prostu chcę ci o tym powiedzieć. Vielleicht hast du eine Bitte. Może masz jakąś prośbę? Herr Jesus, bewahre mich. Panie Jezu, zachowuj mnie. A vielleicht hast du auch gar keine Bitte. A może nie masz jakichś próśb do Niego? Du sagst es ihm einfach. I po prostu od tak mu mówisz. Das ist normales Reden mit Gott. To jest właśnie to, ta normalna rozmowa z Bogiem. Das ist eine Beziehung mit ihm haben. To jest, lebendige Beziehung. To jest właśnie ta żywa relacja z Nim. Da darf ich ihm erzählen, was ich erlebt habe. Mogę mu opowiadać, co przeżyłem. Und ich mach die Bibel auf, damit er mir erzählen kann, was er denkt. I mogę otworzyć Biblię, aby on mi powiedział, co on myśli. Das ist das, was wir tun dürfen. To jest właśnie to, co możemy czynić. Bleibt in mir. Trwajcie we mnie. Dann sagt er, ich bleibe in euch. I on dodaje, a ja w was. Bleibt in mir ist Gemeinschaft. Trwajcie we mnie, to społeczność. Wenn wir in ihm bleiben, haben wir Gemeinschaft mit ihm. Jeśli trwamy w nim, mamy społeczność z nim. Wenn er in uns bleibt, jeśli on jest, trwa w nas, das ist Offenbarung. To jest objawienie. Wir erleben ihn, przeżywamy go. Er ist in uns, czy doświadczamy go, on jest w nas. Und er wird durch uns in unserem Leben gesehen. I jest przez nas, czy jest on i on jest widzialny w naszym życiu. Das, was in unserem Inneren ist, to, co jest w naszym wnętrzu, das sieht man nach außen. To można zobaczyć na zewnątrz. Wenn du in deinem Herzen Freude hast, jeśli cieszysz, masz radość w swoim sercu, sieht man das an deinem Gesicht. To widać to od razu na twojej twarzy. Wenn du traurig bist, jeśli jesteś smutny, sieht man es auch in deinem Gesicht. To też widać na twojej twarzy. Und wenn der Herr Jesus in uns ist, a jeśli Pan Jezus jest w nas, dann sieht man etwas von ihm in unserem Leben. To wtedy można widzieć coś z Niego w naszym życiu. Und das ist der Weg, um Frucht zu bringen. I to jest ta droga, by przynosić owoc. Nein, aus sich selbst kann die Rebe keine Frucht bringen. Bo ten, ta latorość, ten pęd sam z siebie nie może przynieść owoc. Aber wenn sie am Weinstock bleibt, ale jeśli jest w tym krzewie, dann kommt die Frucht wie von selbst. To wtedy ten owoc przychodzi jakby sam z siebie. Und wenn wir so in ihm bleiben, Vers 5, i jeśli trwamy w nim, 5 wiersz, dann bringen wir sogar viel Frucht. To wtedy wydajemy wiele owoców. Und es ist uns sehr bewusst, ohne ihn, außer ihn, getrennt von ihm, können wir gar nichts tun. I jesteśmy chyba tego świadomi, że bez niego albo poza nim nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Wir fragen uns noch, was ist eigentlich Frucht?
I możemy sobie zadać pytanie, czym jest ten owoc? Frucht für Gott, was ist das? Owoc dla Boga, co to w ogóle jest? Traktate verteilen. Rozdawanie traktatów. Traktate verteilen ist gut. Rozdawanie traktatów to dobra rzecz. Aber es nicht frucht. Ale to nie jest owoc. Ich kannte einen Bruder, der konnte nur noch im Bett liegen. Znałem pewnego jednego brata, który tylko leżał w łóżku no, z powodu zdrowia. Er konnte seine Hände nicht mehr bewegen. Nie był w stanie ruszać rękami. Er konnte keine Traktate verteilen. Nie potrafił rozdawać traktatów. Konnte dieser Bruder keine Frucht bringen. Czy w związku z tym ten brat nie potrafił przynosić czy wydawać żadnego owocu? Doch, ich glaube, er hat manchmal viel mehr Frucht gebracht als ich. Tak. Myślę, jestem nawet przekonany, że czasami przynosił o wiele więcej owocu niż ja byłem w stanie. Wir denken an Galater 5. Galacjan 5 rozdział. Was ist denn die Frucht des Geistes? Jaki jest owoc ducha? Liebe, Freude, Friede, Freundlichkeit. Miłość, radość, przyjaźń. Das sind alles Sachen, die im Leben des Herrn Jesus sichtbar geworden sind. To są wszystko rzeczy, które były widzialne w życiu Pana Jezusa. Und das ist Frucht für Gott. I to jest ten owoc dla Boga. Wenn wir in unserem Leben Wesenszüge des Herrn Jesus zeigen. Jeśli my w naszym życiu będziemy pokazywali cechy charakteru naszego Pana, das ist Frucht für Gott. To jest właśnie ten owoc dla Boga. Es kann sein, jemand verteilt Traktate. Może być tak, że ktoś rozdaje traktaty. Und er macht es nur, um gut dazustehen vor den Geschwistern. I jego zamysłem jest tylko to, żeby współwierzący dobrze o nim myśleli. Er hatte etwas Gutes getan. To wtedy, co prawda, uczynił coś dobrego. Aber es war keine Frucht. Ale to nie był owoc. Für Gott war da keine Frucht bei. Dla Boga to nie był owoc. Aber wenn du die Traktate verteilst aus Liebe zu den Sündern. Ale jeśli ty rozdajesz traktaty z miłości do grzeszników, aus Liebe zu dem Herrn Jesus, weil er sein Leben für sie gab, z miłości do Pana Jezusa, ponieważ on dał swoje życie, dann ist das Frucht für Gott. To jest ten owoc dla Boga. Und da merken wir müssen in ihm bleiben. I wtedy widzimy, że musimy trwać w nim. Es gibt auch die Möglichkeit, dass jemand nicht in ihm bleibt. Jest też taka możliwość, że ktoś nie będzie trwał w nim. Wir sind jetzt in Vers 6. Szósty wiersz. Und wir merken, wie die Sprache sich ändert. I możemy zobaczyć, jak tutaj zmienia się ten sposób mowy. Der Herr Jesus hatte gesagt, ihr Jünger, bleibt in mir. Pan Jezus mówi, wy uczniowie, trwajcie we mnie. Aber jetzt sagt er, wenn jemand. Ale teraz mówi, kto nie trwa we mnie? Er hatte bisher davon gesprochen, wie der Vater sich um die Reben kümmert. On do tej pory mówił, jak ojciec troszczy się o te latorośle, o te pędy. Und wie er das Wort redet. I jak on mówi to słowo. Aber jetzt in Vers 6 steht, man sammelt sie und wirft sie ins Feuer. To tu jest teraz napisane, kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz. Nicht der Vater. Nie jest tutaj mowa o ojcu, nie jest mowa o synu, sondern solche, die er als Werkzeuge benutzt. Man sammelt sie. To jest mowa w języku niemieckim, to jest tak oddane, zostają wyrzucone precz, bezosobowo. Es heißt auch jetzt nicht mehr, dass er die Rebe wegnimmt. Tu też nie jest napisane, że ten pęd jest zabrany, sondern es heißt, dass er einen solchen hinauswirft. Ale jest wyrzucony precz. In Vers 6 geht es um die Bekenner ohne Leben. W szóstym wierszu jest mowa o wyznawcach, którzy nie mają życia. Solche, die nur äußerlich an diesem Platz des Zeugnisses waren. To byli tacy, którzy tylko zewnętrznie tą formę przybrali i zewnętrznie byli na tym miejscu. Und sie werden einmal hinausgeworfen. Oni będą kiedyś wyrzuceni precz. Und sie kommen ins ewige Verderben. I pójdą w ten ogień wieczny. Seht ihr, es geht hier um Reben. Tu jest mowa o tych pędach. Reben am Weinstock. Pędach, które wyrastają z tego krzewu. Und nicht um Glieder am Leib Christi. Ale nie jest tu mowa o członkach ciała Chrystusowego. Glieder am Leib Christi werden nie hinausgeworfen. Bo członek ciała Chrystusowego nigdy nie zostanie wyrzucony. Aber wenn es um diesen Platz auf der Erde geht, den Platz des Zeugnisses. Ale jeśli jest mowa, czy chodzi o to miejsce świadectwa tutaj na tej ziemi, da können sich auch Bekenner ohne Leben einschleichen. To mogą tutaj wpełznąć wyznawcy bez życia, którzy nie mają życia. Aber sie werden einmal ins Gericht kommen. I tacy
pewnego dnia staną na sądzie. In Vers 7 ändert sich die Sprache wieder. I w 7 wierszu znowu zmienia się sposób mowy. Jetzt heißt es wieder, wenn ihr. I tutaj znowu mamy, jeśli wy we mnie trwać będziecie, jeśli we mnie trwać będziecie. Wir merken, wie Vers 6 speziell ist. Możemy to zauważyć, jak ten 6 wiersz jest specyficzny albo inaczej skonstruowany. Eine spezielle Situation wird angesprochen. Tu jest mowa o takiej wyjątkowej sytuacji. Jemand, der keine echte Verbindung hat. Ktoś, kto nie ma tego prawdziwego połączenia. Aber Vers 5 am Ende, außer mir könnt ihr nichts tun. 5 wiersz pod koniec, bo bez mnie nic uczynić nie możecie. Vers 7 am Anfang, wenn ihr in mir bleibt. I 7 wiersz znowu wraca do tej mowy, jeśli we mnie trwać będziecie. Und jetzt ergänzt der Herr Jesus, und meine Worte in euch bleiben. I uzupełnia Pan Jezus, i słowa moje w was trwać będą. Also wenn wir in dem Herrn Jesus bleiben, a więc jeśli my będziemy w Panu Jezusie, und seine Worte in uns bleiben, i jego słowa będą w nas. Wie können sie denn in uns bleiben? Jak jego słowa mogą być w nas? Indem wir sie aufnehmen und ausleben, tun. Gdy my je będziemy przyjmowali i będziemy je urzeczywistniali. Wenn Gott zu uns spricht, gdy Bóg do nas mówi, wir sagen, ich will das aber nicht tun. A my mówimy, ale ja tego nie chcę. Dann bleibt sein Wort nicht in uns. Wtedy to słowo, to jego słowo nie trwa w nas. Dann werfen wir es ja sozusagen weg. Nein, ich will das nicht. To obrazowo mówiąc, wyrzucamy to słowo, mówiąc, nie chcę tego. Aber wenn wir sein Wort hören, ale jeśli słuchamy jego słowa, und es dann im Leben umsetzen, es tun, i będziemy to urzeczywistniali w naszym życiu, będziemy to czynili, dann bleibt es in uns. To wtedy to słowo trwa w nas. Und dann hat es drei gesegnete Auswirkungen. I wtedy to słowo ma 3 błogosławione działania. Erstens eine Auswirkung in Bezug auf uns. Po pierwsze, to, co się tyczy nas. Zweitens eine Auswirkung im Blick auf den Vater. Po drugie, to, co się tyczy Ojca. Und drittens eine Auswirkung im Blick auf den Herrn Jesus. I po trzecie, to, co się tyczy Pana Jezusa. Im Blick auf uns, sagt der Herr Jesus, ihr werdet bitten, um was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Co do nas Pan Jezus mówi, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Wenn wir in ihm bleiben, werden wir die richtigen Bitten haben. Bo jeśli będziemy w nim trwali, wtedy nasze prośby będą właściwe. Wir werden das bitten, was ihm gefällt. Będziemy prosili o to, co się jemu podoba. Und er wird es uns gerne geben. I wtedy on chętnie nam to da. Zweitens, po drugie, wenn das so ist, wird der Vater verherrlicht. Jeśli tak to będzie, to Ojciec będzie uwielbiony. Wenn wir in ihm bleiben, in dem Herrn Jesus, jeśli będziemy trwali w Panu Jezusie, dann bringen wir viel Frucht, wtedy przyniesiemy wiele owocu. Und das ist zur Verherrlichung des Vaters. I to jest ku uwielbieniu Ojca. Dafür sind wir hier gelassen auf der Erde. Po to jesteśmy zostawieni tutaj na tej ziemi. Manchmal fragt mich jemand, warum bin ich eigentlich noch hier? Czasami stawia się mi takie pytanie, po co w ogóle tutaj jeszcze jestem? Wszystko jest tak trudne. Tak wiele problemów. Może ktoś jest chory. Może myśli ktoś, że mam już tyle lat, już nic nie jestem w stanie uczynić, jestem tylko ciężarem dla innych. Nie, jesteś jeszcze tutaj, by przynosić owoc, aby ojciec był uwielbiony. Und es kann sein, wie dieser Bruder, an den ich eben dachte, dass du nur noch im Bett liegen kannst. I może być tak, jak ten brat, o którym wspomniałem, że jest w stanie tylko leżeć w łóżku. Und trotzdem kannst du Frucht bringen. A mimo wszystko, mimo tych okoliczności, możesz przynosić owoc. Wie oft hat man das schon erlebt? Jakże często to się już przeżyło. Da liegen 3 oder 4 im Krankenhaus in einem Zimmer. W jednej sali w szpitalu leży 3 czy 4 na łóżkach. Und einer ist ein wiedergeborener Christ. I jeden z nich jest nowonarodzonym chrześcijaninem. Und nach 2 Tagen fragt der Nachbar. I po 2 dniach pyta sąsiad. Warum können Sie denn trotzdem so ruhig sein? Dlaczego mimo tej sytuacji, w jakiej jesteśmy wszyscy, Pan jest tak spokojny? Dann hat er etwas gesehen von dem Frieden, den Gott gibt. Wtedy możemy właśnie to zobaczyć, jak ten sąsiad zobaczył coś z tego pokoju, który Bóg daje. Und dann kann man ein Zeugnis sein. I wtedy można być świadectwem. Vielleicht hat er auch die Bibel auf dem Nachtschränkchen gesehen. Może zobaczył też, że Biblia leży na stoliku obok łóżka.
Ja, es kann sein, dass du denkst, ich bin doch nur noch eine Last für andere. Może być tak, że myślisz sobie, jestem tylko ciężarem dla innych. Und trotzdem kannst du noch Frucht bringen, durch die der Vater verherrlicht wird. A mimo tych wszystkich okoliczności możesz przynieść owoc, przez który Bóg będzie uwielbiony. Und es hat eine dritte Folge. Jest jeszcze trzecie następstwo. Und die Folge hat mit dem Herrn Jesus zu tun. I to ta rzecz jest powiązana z Panem Jezusem. Ihr werdet meine Jünger werden. Będziecie uczniami moimi. Also man wird uns als solche erkennen, die Jünger des Herrn Jesus sind. A więc będzie nas się widziało, jako, będą nas widzieli jako takich, którzy są uczniami Pana Jezusa. Und wie freut er sich darüber? A jak bardzo on się z tego cieszy. Wenn da solche auf dieser Erde sind, die seine Jünger sind. Gdy na tej ziemi są jeszcze tacy, którzy są Jego uczniami. An denen man erkennt, sie gehören zu dem Herrn Jesus. Po których można rozpoznać, że oni należą do Pana Jezusa. Sie haben ihn lieb. Oni Go miłują. Und sie folgen ihm. I oni idą za Nim. Ich weiß nicht, wie das hier bei euch in Polen in der Schule ist. Nie wiem, jak to wygląda u was tutaj w Polsce w szkole. Wenn du sagst, ich habe den Herrn Jesus lieb, jeśli mówisz, że miłuję Pana Jezusa, dann wirst du vielleicht ausgelacht. To być może wyśmieją cię koledzy. Wenn da am Schulhof Sachen gemacht werden, die dem Herrn Jesus nicht gefallen, i gdy na przykład na boisku coś się robi, co Panu Jezusowi się nie podoba, und du gehst weg. I ty odchodzisz z tego miejsca, weil du da nicht mitmachen willst, bo nie chcesz w tym uczestniczyć, dann wirst du vielleicht ausgelacht. To może będziesz wyśmiany. Aber man wird erkennen, du gehörst zu dem Herrn Jesus. Ale po takim czymś, po takich rzeczach właśnie się pozna, że ty należysz do Pana Jezusa. Und darüber freut er sich. I właśnie z tego on się cieszy. Und ich wünsche mir und dir, i życzę sobie i tobie, dass wir als solche erkannt werden, abyśmy jako tacy byli rozpoznawani, die Jünger des Herrn Jesus, jako tacy, którzy są uczniami Pana Jezusa. Ist nicht immer so einfach. To nie zawsze jest proste. Petrus ist ein gutes Beispiel. Piotr jest dobrym przykładem na to. Da fragt diese Magd, du gehörst ja auch zu dem. Ta służebnica stwierdziła, czy powiedziała, o, i ty należysz do niego. Petrus, nein, ich kenne ihn nicht. A Piotr wtedy odpowiedział, nie znam go. So geht es uns auch manchmal. I z nami jest podobnie czasem. Aber der Herr Jesus freut sich, wenn wir erkannt werden als seine Jünger. Ale Pan Jezus cieszy się, gdy jesteśmy rozpoznani jako Jego uczniowie. Und wenn wir in ihm bleiben, i jeśli my w Nim trwamy, dann haben wir auch die Kraft dazu. To wtedy mamy moc do tego. Jetzt kommen noch die Verse 9 bis 17. I teraz mamy wiersze jeszcze 9 do 17. Und es geht immer noch um Frucht. I ciągle jest tu mowa o owocu. Das haben wir nämlich gemerkt am Ende in Vers 16. To mogliśmy widzieć w 16 rozdziale. Damit eure Frucht bleiben. Aby wasz owoc był trwały. Aber man könnte diesem Abschnitt eine Überschrift geben. Ale nad tym urywkiem można by dać tytuł. Die Überschrift lautet: Was sind die Kennzeichen derer, die zu dem Herrn Jesus gehören? I ten tytuł brzmiałby, jakie są cechy tych, którzy należą do Pana Jezusa? Was sind die Kennzeichen dieser Jünger? Jakie są cechy tych uczniów? Was sind die Merkmale dieser, ich sag's mal, christlichen Gesellschaft? Jakie są cechy tego chrześcijańskiego społeczeństwa? Und ich meine jetzt wirklich derer, die dem Herrn Jesus nachfolgen möchten. I faktycznie mam na myśli tych, którzy prawdziwie chcą iść za Panem Jezusem. Und ich möchte einige Kennzeichen nennen. I chciałbym wymienić kilka z tych cech. Und die Kennzeichen haben eine Sache gemeinsam. I te wszystkie cechy mają jedną wspólną cechę. Es hat jedes Mal mit dem Herrn Jesus zu tun. Za każdym razem każda z tej cechy ma coś, ma, jest wspólna z Panem Jezusem. Was ist das erste Kennzeichen? Jaka jest pierwsza z tych cech? Meine Liebe. Moja miłość. Der Herr Jesus sagt, so wie der Vater mich geliebt hat, jak mnie umiłował Ojciec, so habe ich euch auch geliebt. Tak i ja was umiłowałem. Bleibt in meiner Liebe. Trwajcie w miłości mojej. Das ist das erste Kennzeichen dieser Gesellschaft, dieser Christen, dieser Jünger. To jest pierwsza z tych cech tego społeczeństwa chrześcijańskiego. Sie sind vom Herrn Jesus geliebt. Oni są umiłowani przez Pana Jezusa. Wir haben eben dran gedacht, dass man vielleicht in der Welt ausgelacht wird. I przed chwilą mówiliśmy o tym, że być może w tym świecie będziemy wyśmiani. Das ist nicht einfach.
Nie jest to proste. Aber hier heißt es, ich habe euch geliebt. Ale tutaj jest napisane, ja was umiłowałem. Und nicht nur ein bisschen. Nie trochę. Sondern so, wie der Vater mich geliebt hat. Ja was umiłowałem tak samo, jak mnie umiłował Ojciec. Bleibt in meiner Liebe. Trwajcie w mojej miłości. Freuen wir uns über die Liebe des Herrn Jesus zu uns. Czy cieszymy się z tej miłości Pana Jezusa do nas? Seht ihr, ihm müssen wir nicht beweisen, was wir alles können. Wiecie, nie musimy udowadniać, co potrafimy. Ihm müssen wir nicht beweisen, wie gut wir sind. Nie musimy Jemu udowadniać, co potrafimy. Nie musimy Jemu udowadniać, jak dobrymi jesteśmy. Seine Liebe müssen wir uns nicht verdienen. Jego miłości nie musimy sobie zasłużyć na Jego miłość. Er liebt uns einfach, weil er Liebe ist. On nas miłuje, bo On jest miłością. Das macht mich unendlich glücklich. I to może uczynić, to czyni mnie nieskończenie szczęśliwym. Hier auf dieser Erde muss man sich alles verdienen. Tutaj, na tej ziemi, człowiek na wszystko musi sobie zasłużyć. Wenn man mehr Geld verdienen will, muss man mehr arbeiten. Jeśli ktoś chce więcej zarabiać, to musi więcej pracować. Wenn man ein besseres Zeugnis haben will, muss man mehr lernen. Jeśli ktoś chce mieć lepsze oceny w szkole, musi więcej się uczyć. Man muss sich alles verdienen. Na wszystko sobie trzeba w tym świecie zasłużyć. Aber hier gibt es etwas, das müssen wir uns nicht verdienen. Ale jest coś, na co nie musimy zasługiwać. Der Jesus liebt uns einfach, weil er Liebe ist. Pan Jezus miłuje nas, bo jest miłością. Was ist das für eine herrliche Botschaft? Cóż, du bist geliebt. Co za wspaniałe poselstwo. Jesteś umiłowany czy umiłowana. Vielleicht fühlst du dich einsam. Może czujesz się samotnym czy samotna. Aber du darfst wissen, der Jesus hat dich lieb. Możesz być tego pewnym czy pewna, Pan Jezus cię umiłuje. So lieb, wie er selbst vom Vater geliebt ist. Miłuje nas tak, jak sam został umiłowany przez Ojca. Und in dieser Liebe dürfen wir bleiben. I w tej miłości możemy trwać. Das ist das erste Merkmal. To jest pierwsza cecha. Wie gut, dass es das die Reihenfolge ist. Jak dobrze, że właśnie jest taka kolejność. Jetzt kommt das zweite. Druga. Meine Gebote. Jeśli przykazania moje. Ja, der Jesus hat auch geredet. Tak, Pan Jezus mówi, przemawiał. Und seine Worte haben Autorität für uns. I jego słowa są autorytetem dla nas. Deswegen sagt er meine Gebote. Dlatego też mówi przykazania moje. Nicht weil er uns wieder 10 Gebote aufgeschrieben hat wie bei Israel. Nie, dlatego że znowu zapisał nam 10 przykazań tak jak to miał Izrael. Sondern weil seine Worte Autorität für uns haben. Nie, po prostu jego słowa mają czy są dla nas autorytetem. Das erste ist, bleibt in meiner Liebe. Pierwszy z nich, trwajcie w miłości mojej. Das zweite ist, haltet meine Gebote. Drugie, przykazania moich, moje przestrzegajcie. Tut das, was ich sage. Czyńcie to, co mówię. Seid mir gehorsam. Bądźcie mi posłuszni. Und dann ist das der Weg, wie wir in seiner Liebe bleiben können. I to jest ta droga, na w jaki sposób możemy trwać in seiner Liebe bleiben können. To jest ta droga, na której możemy trwać w jego miłości. Wenn ihr meine Gebote haltet, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej. Wir kennen das ja auch alle aus dem natürlichen Leben. I znamy to wszyscy z naszego życia. Wenn der Vater ein Gebot gibt, gdy ojciec coś nakazuje, und das Kind ist ungehorsam, i dziecko jest nieposłuszne, dann steht da etwas zwischen dem Vater und dem Kind. To pomiędzy dzieckiem a ojcem jest jakaś przeszkoda. Und damit das wieder ein ungestörtes Verhältnis gibt, muss das geklärt werden. I aby mogła wrócić ta społeczność, to musi to zostać wyjaśnione. Und so ist es auch im Geistlichen. I dokładnie tak samo jest w tych sprawach czy rzeczach duchowych. Aber wenn wir seine Gebote halten, jeśli przestrzegamy jego przykazań, dann ist das eine Voraussetzung, um in seiner Liebe zu bleiben. To jest to warunek, by trwać w jego miłości. Er liebt uns nicht mehr und nicht weniger. On nie będzie nas miłował mniej czy więcej. Aber es geht um unseren Genuss dieser Liebe. Ale tu chodzi o nasze rozkoszowanie się jego miłością. Und jetzt ist der Herr Jesus unser vollkommenes Vorbild. I Pan Jezus jest naszym doskonałym przykładem. Er hat die Gebote seines Vaters gehalten. On przestrzegał przykazań ojca swojego. Und er ist immer im Genuss der Liebe des Vaters geblieben. I pozostał w tej tej jego miłości, w trwaniu przy jego miłości. Jetzt kommt in Vers 11 etwas Drittes. 11 wiersz, mamy trzeci punkt. Meine Freude. Moja radość. Ein drittes Merkmal dieser Gesellschaft. Trzecia cecha tego społeczeństwa. Sie haben eine Freude.
To społeczeństwo ma radość. Und es ist nicht irgendeine Freude. I to nie jest jakaś tam radość. Es ist die Freude, die Herr Jesus selbst hatte. To jest ta radość, którą miał sam Pan Jezus. Und das ist eine völlige Freude. I to jest ta zupełna radość. Ich meine, es hängt zusammen. To jest wszystko razem połączone. Erstens meine Liebe. Po pierwsze moja miłość. Zweitens meine Gebote. Po drugie moje przykazania. Und drittens meine Freude. I po trzecie moja radość. Der Herr Jesus lebte in der Liebe des Vaters. Pan Jezus żył w miłości swojego Ojca. Er tat die Gebote seines Vaters. On spełniał przykazania swojego Ojca. Und er hatte diese Freude, dass er wusste, die Zustimmung des Vaters zu haben. I on miał radość z tego, że wiedział, że Ojciec zgadza się z nim. Das war seine tiefe Freude. To było jego wielką radością. Dass er wusste, der Vater hat ein Ja zu meinem Weg, zu meinem Leben, zu meinem Verhalten. On wiedział, że mój Ojciec przyznaje się do tego, jak żyję, jak się zachowuję, co czynię. Johannes schreibt mehrmals von dieser völligen Freude. I Jan pisze wielokrotnie o tej pełnej radości. Hier ist es diese völlige Freude, wenn wir in Übereinstimmung mit dem Vater sind. I to jest ta pełna radość, jeśli jesteśmy jesteśmy zgodni z tym, co mówi Ojciec. In Kapitel 17, nein, erst Kapitel 16. W 16 rozdziale, Vers 24, 24 wiersz, das ist die völlige Freude in der Gemeinschaft mit dem Vater im Gebet. Tu jest ta pełna radość w tej społeczności w modlitwie z Ojcem. In Kapitel 17, Vers 13 ist es die völlige Freude, weil der Herr Jesus sich für uns verwendet. 17 rozdział, 13 wiersz, znowu mamy mowę o pełnej radości, gdy Pan Jezus wstawia się w modlitwie za nas. Weil wir in der Absonderung von der Welt mit ihm verbunden sind. Bo w odłączeniu od tego świata jesteśmy z nim połączeni. In 1. Johannes 1 ist es die völlige Freude in der Gemeinschaft. 1. Jana 1 jest pełna radość społeczności. In der Gemeinschaft mit dem Vater und mit dem Sohn. Społeczność Ojca i Syna. Und in dem zweiten, 2. Johannesbrief in Vers 12. Drugi list Jana, 12 wiersz. Das ist die völlige Freude in der Gemeinschaft untereinander. Jest pełna radość z tej społeczności pomiędzy nami. Johannes wollte diese Schwester mit ihren Kindern besuchen. Jan chciał odwiedzić tą siostrę, ją i jej dzieci. Und sie wollten zusammen reden über die Dinge, die den Herrn Jesus betreffen. I on chciał z nimi porozmawiać o rzeczach, które dotyczą Pana Jezusa. Und sie würden darin völlige Freude haben. I aby w tym mieli zupełną radość. Gibt es Freude in dieser Welt? Czy w tym świecie jest radość? Ja, gibt es. Tak. Auch Mose wusste ein bisschen was davon. Również i Mojżesz o tym, co nieco wiedział. Er wusste, es gibt einen zeitlichen Genuss der Sünde. Wiedział, że jest taka chwilowa rozkosz grzechu. Aber das ist keine völlige Freude. Ale to nie jest zupełna radość. Aber es gibt eine völlige Freude. Ale jest taka zupełna radość. Und die dürfen wir haben in Verbindung mit dem Herrn Jesus. I tą możemy mieć w połączeniu z Panem Jezusem. Nun, der Herr Jesus gibt jetzt noch ein konkretes Gebot. I Pan Jezus daje nam jeszcze jedno konkretne przykazanie tutaj. Wir hatten ja eben schon meine Gebote. Tam mieliśmy jego przykazania. Aber jetzt sagt er in Vers 12 noch ein konkretes Gebot. Ale w 12 wierszu mamy jedno konkretne przykazanie. Dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Sein viertes Merkmal dieser christlichen Gesellschaft, dieser Jünger. To jest czwarta cecha tego społeczeństwa chrześcijańskiego, czy tych uczniów. Sie lieben einander. Aby się wzajemnie miłowali. Was würde man von uns sagen? Co można by o nas powiedzieć? Die Menschen beobachten uns ja. Ludzie nas obserwują. Das sind immer die, die da hingehen. Kicha 22, oder wie das hier heißt. Mhm. To są ci, którzy chodzą tam na Cichą 22. Was sagen sie? Co mówią? Sind das die, die einander lieben? Czy to są tacy, którzy wzajemnie się miłują? Die den Geboten des Herrn Jesus gehorsam sind, którzy są posłuszni przykazaniom Pana Jezusa, die wissen, sie sind von dem Herrn Jesus geliebt, czy mówią o nich, to są ci, których miłuje Pan Jezus, tragen wir diese Kennzeichen, czy nosimy te cechy na sobie, meine Liebe, jego moją miłość, meine Gebote, moje przykazania, meine Freude, moją radość, und einander lieben, i wzajemnie się miłować, ja, wenn das in unserem Leben Wirklichkeit ist, dann wird man das auch sehen. Jeśli to będzie rzeczywistością w naszym życiu, to będzie to widzialne.
hat es wieder eine Auswirkung. I znowu to ma pewne działanie. Der Herr Jesus sagt, ihr seid meine Freunde. Pan Jezus mówi, jesteście przyjaciółmi moimi. Er stellt sein Beispiel vor. I przedstawia swój przykład. Er sagt ja, ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Macie się wzajemnie miłować, tak jak ja was umiłowałem. Dann sagt er, ich habe euch so geliebt, wie es mehr nicht geht. I mówi, umiłowałem was tak, że bardziej się nie dam. Ich lasse mein Leben für euch. Bo daję swoje życie za was. Größere Liebe gibt es nicht. Większej miłości nie ma. Und für mich seid ihr meine Freunde. I dla mnie jesteście moimi przyjaciółmi. Noch einmal dieser Gegensatz. Jeszcze jedno to przeciwieństwo. Wenn wir uns hier in dieser Welt zu dem Herrn Jesus bekennen. Jeśli w tym świecie przyznamy, czy przyznajemy się do Pana Jezusa, dann kann es sein, dass wir in der Welt keine Freunde haben. To może być tak, że w tym świecie nie będziemy mieli przyjaciół. Aber wie schön das zu wissen, dass der Jesus sagt, ihr seid meine Freunde. Ale jakże wspaniałym jest to, że możemy być tego świadomi, że On mówi, wy jesteście przyjaciółmi moimi. Ja, er sagt, ich nenne euch nicht mehr Knechte. I dalej mówi, nie nazywam was sługami. Warum nicht? Dlaczego nie? Nun, der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Bo sługa nie wie, co czyni jego Pan. Der Knecht muss einfach tun, was der Herr sagt. Sługa musi wykonywać to, co Pan mówi. Vielleicht kennt er den großen Plan des Herrn gar nicht. Może zupełnie nie znać planu, jaki jego Pan ma. Vielleicht kennt er die Absichten seines Herrn überhaupt nicht. Może kompletnie nie znać zamiarów swojego Pana. Und der Knecht muss trotzdem das machen, was der Herr sagt. A mimo wszystko musi czynić to, co jego Pan mu każe, co jego Pan mówi. Aber der Herr Jesus sagt, ihr seid mehr als Knechte. Ale Pan Jezus mówi, wy jesteście kimś więcej niż sługami. Ihr seid meine Freunde. Jesteście moimi przyjaciółmi. Und ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. A ja wam powiedziałem wszystko, co słyszałem od Ojca mego. Und weil er das getan hat, kennen wir die Gedanken Gottes. A ponieważ on to uczynił, to znamy myśli Boże. Wir kennen den großen Plan, den Gott in seinem Sinn hat. Znamy ten wielki plan, który Bóg zamyślił. Und dann fällt es uns viel leichter, ihm gehorsam zu sein. I w tym momencie może być nam dużo łatwiej być jemu posłusznym. Weil wir die Gedanken des Vaters kennen. Bo znamy myśli Ojca. Meine Freunde. Moi przyjaciele. Und mein Vater. I mój Ojciec. Mein Vater und die Gedanken dieses Vaters. Das, was ich von ihm gehört habe, habe ich euch alle kundgetan. To wszystko, co od niego usłyszałem, to wszystko wam przekazałem, objawiłem. Ihr dürft wissen, was mein Vater denkt. Możecie wiedzieć, o czym myśli mój Ojciec. Dann sagt der Jesus noch, ich habe euch auserwählt. I mówi Pan Jezus, wybrałem was. Hier geht es nicht um die Auserwählung zum Leben. Tutaj nie jest mowa o tym wybraniu do życia. Hier geht es um die Auserwählung, um hinzugehen und Frucht zu bringen. Tu jest mowa o wybraniu, abyście szli i owoc wydawali. Dafür hat er auserwählt und uns gesetzt. Po to wybrał i osadził nas w tym konkretnym miejscu. In Epheser 1 lesen wir, dass wir auserwählt sind vor Grundlegung der Welt. Efezjan 1 czytamy, jesteśmy wybrani przed założeniem świata. Und das gilt für jedes Kind Gottes. I to jest obowiązujące dla każdego dziecka Bożego. Auserwählt zu diesem wunderbaren Segen. Wybrani dla czy ku temu wspaniałemu błogosławieństwu. Aber hier geht es auserwählt, um auf der Erde Jünger zu sein. Ale tutaj jest mowa, jesteście wybrani, by być uczniami na tym świecie. Es gibt auch eine Auserwählung zu einem bestimmten Dienst. Bo może być też wybranie do konkretnej służby. Paulus war ein auserwähltes Gefäß, um diesen Dienst als Apostel der Nationen zu tun. Paweł był tym szczególnym naczyniem wybranym, by tą konkretną służbę dla pogan uczynić czy zanieść. Nicht immer, wenn die Bibel von Auserwählung spricht, ist das gleiche gemeint. Nie za każdym razem, gdy Biblia mówi o wybraniu, to za każdym razem nie mówi o tym samym. Hier geht es um Jüngerschaft und dazu um Frucht zu bringen. Tutaj jest mowa o uczniostwie i o wydawaniu tego owocu. Dann sagt der Jesus noch etwas. I jeszcze coś Pan Jezus dodaje. Er sagt, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen. Byście prosili Ojca w imieniu moim. Mein Name. Moje imię. Das bedeutet, wir kennen ihn. To oznacza, znamy go. Der Name beschreibt ja die Person. Bo imię opisuje daną osobę. Und wir kennen ihn, den Herrn Jesus. I my znamy Jego, Pana Jezusa. Und wir dürfen in seinem Namen zu dem Vater gehen. I w Jego imieniu możemy iść do Ojca.
Ich fasse noch mal zusammen. Podsumowując, was sind die Kennzeichen, die Merkmale dieser Jünger? Jakie są cechy tych uczniów? Erstens meine Liebe. Po pierwsze, moja miłość. Zweitens meine Gebote. Po drugie, moje przykazania. Drittens meine Freude. Po trzecie, moja radość. Viertens, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Po czwarte, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Fünftens, ihr seid meine Freunde. Po piąty punkt, jesteście przyjaciółmi moimi. Sechstens, alles was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch mitgeteilt. Szósty, wszystko co słyszałem od Ojca, wam powiedziałem. Und siebtens, mein Name, in dem ihr zu dem Vater gehen könnt. I siódmy, abyście w moim imieniu prosili Ojca. Bevor der Herr Jesus in Vers 18 dann über die Welt spricht, i zanim Pan Jezus w 18 wierszu mówi o tym świecie, sagt er in Vers 17 noch einmal, dies gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Jeszcze raz w 17 wierszu powtarza, to przykazuję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Das ist ihm wichtig. To jest ważne dla niego. Diesen Abschnitt beginnt er damit, dass er sagt, ich habe euch geliebt. Ten urywek zaczyna od tego, że umiłowałem was. Und dann sagt er, ihr sollt einander lieben. I kończy mówiąc, abyście się wzajemnie miłowali. Und ich glaube, in dem Maß, wie wir in der Liebe des Herrn Jesus glücklich sind. I myślę, że w tym wymiarze tej miłości, w której jesteśmy szczęśliwi, können wir auch einander lieben. Możemy się wzajemnie miłować. Merkmale dieser Jünger. To są cechy tych uczniów. Solcher, die Frucht bringen für tych, den Vater. Którzy przynoszą owoc dla Ojca. Wir hatten gesungen, ihn will ich leben. I tak jak śpiewaliśmy, dla Niego chcę żyć. Und wir verstehen, dass es dafür auf unserer Seite wichtig ist, in ihm zu bleiben. I rozumiemy, że dlatego ważnym jest, by trwać w nim. In dieser Beziehung, in die wir gebracht sind. Właśnie w tej relacji, czy w tej społeczności, do której jesteśmy przeniesieni. Dann können wir auf der Erde Frucht bringen. I wtedy na tej ziemi będziemy mogli wydawać owoc. In ihm bleiben. Ist das nicht das, was in der dritten Strophe wir gesungen haben? Czy to nie jest właśnie trwać w nim, czy to nie jest to, co śpiewaliśmy w trzeciej zwrotce? Völlig sein eigen, nicht such ich mehr, Jesus, er stillet all mein Begehr. Ja jestem Jego, a On jest mym. Pokój na wieki znalazłem w Nim. So dürfen wir ihm hier auf der Erde dienen. I tak możemy Jemu służyć tutaj na tej ziemi. Und bald werden wir bei ihm sein. A wkrótce będziemy u Niego. In der Herrlichkeit. W tej chwale. Und dann werden wir ihn sehen, wie er ist. Wtedy będziemy Go widzieli takim, jakim jest. Dann wird nichts mehr da sein, was unsere Freude irgendwie beeinträchtigt. Nie będzie wtedy nic, co naszą radość mogłoby zakłócić. Aber er möchte uns hier schon Freude schenken in der Gemeinschaft mit ihm. Ale oby nam już teraz darował tej radości w społeczności z Nim. Danke. Z Ewangelii Jana z 15 rozdziału. Die Verse 1 bis 17. Wiersze od 1 do 17. Ewangelia Jana, 15 rozdział, od 1 wiersza. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest winogrodnikiem. Każdą latorość, która we mnie nie wydaje owocu, odcina, a każdą, która wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfitszy owoc. Wy jesteście już czyści dla słowa, które wam głosiłem. Trwajcie we mnie, a ja w was, jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Kto nie trwa we mnie, ten zostaje wyrzucony precz, jak zeschnięta latorość. Tak je zbierają i rzucają w ogień, gdzie spłoną. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mego i trwam w miłości Jego. To wam powiedziałem, aby radość moja była w was i aby radość wasza była zupełna. Takie jest przykazanie moje, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Większej miłości nikt nie ma nad tę,
jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni Pan jego. Lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co usłyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali, i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. To przykazuję wam, abyście się wzajemnie miłowali. In Johannes 13 und 14 ist der Herr Jesus mit seinen Jüngern auf diesem Obersaal. W Ewangelii Jana 13 i 14 rozdział widzimy Pana Jezusa w tej górnej sali z uczniami. Sie sind dort für sich in dieser geschützten Atmosphäre des Obersaales. Oni są tam, można by tak powiedzieć, dla siebie, w tej schronieni, w tej atmosferze tej sali. Und da spricht der Herr Jesus zu den Jüngern über himmlische Beziehungen. I tam Pan Jezus do nich mówi o tych niebiańskich relacjach. Die Beziehung der Jünger zum Vater. O tym związku uczniów z Ojcem. Zu die Beziehung zu ihm, der auch bald im Himmel sein würde. O tym związku do Niego, który wkrótce też będzie w niebie. Und die Beziehung zu dem Heiligen Geist. I o tym związku z Duchem Świętym. Wunderbare Beziehungen, in die ein Glaubender gestellt ist. Są to cudowne relacje, do jakich wierzący jest przysposobiony. In Kapitel 15 ist die Situation ganz anders. W 15 rozdziale ta sytuacja jest całkiem inna. Sie sind nicht länger auf dem Obersaal. Już nie znajdują się w tej górnej sali. Sie sind hinausgegangen. Oni zeszli. Sie befinden sich sozusagen in der Welt. Można by powiedzieć, że znajdują się w świecie. Und der Jesus spricht zu den Jüngern vom Fruchtbringen. I Pan Jezus mówi do uczniów o przynoszeniu owocu. Und wir lernen eine wichtige Sache. Możemy się z tego nauczyć jednej ważnej rzeczy. Frucht bringen auf dieser Erde können wir nur, wenn wir die himmlischen Beziehungen genießen. Przynosić owoc na ziemi możemy tylko wtedy, jeśli rozkoszujemy się tymi niebiańskimi rzeczami. Wenn wir hier auf dieser Erde Frucht bringen für Gott, Frucht bringen wollen für Gott. Jeśli na tej ziemi chcemy przynosić owoc dla Boga, da müssen wir immer wieder diese Beziehungen aufsuchen und genießen. To ciągle musimy szukać tej społeczności z niebem i się tym rozkoszować. Das ist der Zusammenhang zwischen den Kapiteln 13 und 14 einerseits und 15 und 16 andererseits. To jest właśnie ten związek, jaki jest między rozdziałami 13-14, a rozdziałami 15 i 16. Herr Jesus fängt hier an, ich bin der wahre Weinstock. Pan Jezus zaczyna tutaj słowami, ja jestem prawdziwym krzewem winnym. Und vielleicht kennen wir die sieben ich bin Worte im Johannesevangelium. I może znamy tych siedem słów, czy siedem początków zdań, które Pan Jezus zaczyna mówiąc, ja jestem. Es fängt an in Kapitel 6, ich bin das Brot des Lebens. Zaczyna się w szóstym rozdziale, gdzie Pan Jezus mówi, ja jestem chlebem życia. Der Jesus ist der als Mensch auf diese Erde gekommen ist. Pan Jezus jest jako ten człowiek, który przyszedł tutaj na tą ziemię. Der Gesandte vom Vater. Ten, który jest posłany od Ojca. Und er ist gekommen, um den Menschen Leben zu geben. I on przyszedł, aby ludziom dać życie. Aber dieses neue Leben braucht auch Nahrung. Ale to nowe życie potrzebuje pokarmu. Und er selbst als das wahre Manna, als das Brot vom Himmel ist die Nahrung dieses Lebens. I on sam jako ta prawdziwa manna jest tym chlebem życia. Die zweite Stelle ist in Kapitel 8. Drugie miejsce jest w rozdziale 8. Der Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Pan Jezus tam mówi, ja jestem światłością świata. Und er stellt die Menschen ins göttliche Licht. I on stawia ludzi w tym świetle Bożym. Damit sie erkennen, was sie sind in Gottes Augen. Aby mogli poznać, kim człowiek jest w oczach Bożych. Dass sie aber auch den Rettungsweg erkennen. Ale również po to, aby mogli poznać ten ratunek. An den Herrn Jesus zu glauben, um gerettet zu werden. I aby mogli uwierzyć w Pana Jezusa i być wyratowani. Er stellt ins Licht. On stawia w świetle. Aber er erleuchtet auch. Ale również on oświetla. Er bringt uns in eine Stellung im Licht. On stawia nas na tym, w tym stanowisku, w
w tym świetle nas stawia. Und er öffnet unsere Augen, dass wir die Dinge Gottes sehen können. I otwiera nasze oczy, abyśmy mogli widzieć te rzeczy Boże. Das wird in dieser Begebenheit in Kapitel 9 illustriert. I to mamy zilustrowane w rozdziale 9. Der Herr Jesus öffnet die Augen des Blinden. Gdzie Pan Jezus otwiera oczy ślepego. Vorher war er in der Finsternis, konnte nicht sehen. Przedtem on był w tej całkowitej ciemności, nic nie widział. Aber dann hatte er geöffnete Augen. Ale później te jego oczy zostały otwarte. Und er erkennt den Herrn Jesus. I rozpoznał Pana Jezusa, poznał Pana Jezusa. Erst sagt er nur von ihm ein Mensch genannt Jesus. Na początku on mówił o nim jako o tym człowieku, którego zowią Jezusem. Aber am Ende fällt er vor ihm nieder und weiß, er ist der Sohn Gottes. Ale pod koniec tego rozdziału on pada przed nim i wie, że to ten jest Synem Bożym. Dann haben wir zwei Ich Bin-Worte in Kapitel 10. Następnie mamy dwa te słowa, te zdania Ja jestem w rozdziale 10. Der Jesus sagt, ich bin die Tür. Pan Jezus mówi, ja jestem drzwiami. Ja, durch ihn muss man eingehen, um in den Bereich des Lebens zu kommen. Przez niego trzeba wejść, aby wejść do tego obszaru nieba. Aber er sagt auch, ich bin der gute Hirte. Ale, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Ale dalej mówi też, ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Ja, er ist der Hirte, der sein Leben gelassen hat. Tak, on jest tym pasterzem, który położył swoje życie. Aber jetzt geht er als Hirte vor seinen Schafen her. Ale teraz jako ten pasterz idzie przed swoimi owcami. Als Hirte ist er auch derjenige, der die Herde zusammenhält. Eine Herde, ein Hirte. Jako pasterz on też trzyma tą trzodę w tej jedności. Jeden pasterz, jedna trzoda. Fünftens kommt Kapitel 11. Następnie po raz piąty mamy rozdział 11. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Pan Jezus mówi, ja jestem zmartwychwstanie i żywot. Wer an den Herrn Jesus glaubt, der geht vom Tod ins Leben über. Kto wierzy w Pana Jezusa, ten przechodzi ze śmierci do życia. Na kommt sechstens Kapitel 14. Szósty raz jest to w rozdziale 14. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ja jestem droga, prawda i życie. Manchmal wird dieser Vers evangelistisch erklärt. Czasami ten wiersz jest wyjaśniany na podłożu ewangelizacyjnym. Und er eignet sich auch sehr gut, um zu zeigen, dass es einen Weg zu Gott gibt. I również nadaje się do tego bardzo dobrze, by pokazać, że jest tylko jedna droga do Boga. Aber dieser Vers bedeutet viel mehr. Ale ten wiersz oznacza o wiele więcej. Der Herr Jesus ist nicht nur der Weg zu Gott. Pan Jezus jest nie tylko tą drogą do Boga. Er ist der in die Beziehung zum Vater bringt. On jest również ten, który przynosi nas do tej społeczności z Ojcem. Er ist die Wahrheit über diesen Vater. On jest tą prawdą o tym Ojcu. Er ist das Leben von diesem Vater. On jest tym życiem od tego Ojca. Und er bringt Menschen, die das ewige Leben geschenkt bekommen haben, in eine Beziehung zu Gott als Vater. I on tych, którzy otrzymali to nowe życie, przywodzi do tej społeczności, czy do tej relacji z Bogiem jako z Ojcem. Und jetzt geht es siebtens darum, dass er sagt, ich bin der wahre Weinstock. I teraz po raz siódmy tutaj Pan Jezus w naszym rozdziale mówi, ja jestem prawdziwym krzewem winnym. Es geht hier um einen Platz des Zeugnisses und des Fruchtbringens auf der Erde. Tu jest mowa o tym świadectwie i o przynoszeniu owocu na tej ziemi. Und bisher hatte Israel an diesem Platz des Zeugnisses gestanden, um Frucht zu bringen für Gott. I do tej pory to Izrael stał na tym miejscu i przynosił ten owoc dla Boga. Wir lesen einen Vers aus Psalm 80. Możemy przeczytać wiersz z Psalmu 80. Es ist bei mir Psalm 80, Vers 9. Einen Weinstock zogst du aus Ägypten. Vertriebst Nationen und pflanztest ihn. Psalm 89, wiersz. Tyś przeniósł winorośl z Egiptu, wygnałeś narody i ją zasadziłeś. Das ist eine Beschreibung, wie Gott sein Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hat. To jest opis, jak Bóg swój lud izraelski wyprowadził z Egiptu. Wie er die Nationen in Kanaan vertrieben hat. Jak on te narody z Kanaanu wypędził. Und wie er sie dort gepflanzt hat, in diesem Land,
das von Milch und Honig fließt. Jak tamten naród zasadził w tej krainie mlekiem i miodem płynącą. Und da lesen wir dazu einen Vers aus Jesaja 5. I do tego miejsce z Izajasza 5. Jesaja 5, Vers 1 und 2. Wiersze pierwszy i drugi. Zaśpiewam mojemu ulubieńcowi ulubioną jego pieśń o jego winnicy. Ulubieniec mój miał winnicę na pagórku urodzajnym, przekopał ją i oczyścił z kamieni i zasadził w niej szlachetne szczepy, zbudował w niej wieżę i wykuł w niej prasę, oczekiwał, że wyda szlachetne grona, lecz ona wydała złe owoce. Da wird uns das beschrieben, wie Gott sein Volk gepflanzt hat auf diesem fruchtbaren Hügel. Tam jest nam opisane, jak Bóg ten naród zasadził na tym urodzajnym pagórku. Und er hat erwartet, dass sein Volk Frucht bringt für ihn. I oczekiwał, że ten naród przyniesie owoc dla niego. Aber es brachte keine Frucht. Ale nie przyniósł żadnego owocu. Und jetzt tritt der Herr Jesus selbst. I teraz sam Pan Jezus wystąpił. An die Stelle seines Volkes, an die Stelle Israels. Na, zamiast Izraela, za, w zastępstwie za Izraela. Er kam hier auf diese Erde. On przyszedł na tą ziemię. Und er hat hier Frucht gebracht für Gott. I przyniósł ten owoc, owoc dla Boga. In dem Herrn Jesus fand Gott, der vom Himmel auf die Erde schaute, Frucht. Pan Jezus przyniósł ten owoc, na który Bóg mógł patrzeć z nieba. Und diese Frucht ist zur Freude Gottes. I ten owoc jest radością Bożą. Wir finden das gut erklärt im Buch der Richter. Dobrze jest to wyjaśnione w Księdze Sędziów. In Kapitel 9. 9 rozdział. Da ist diese Parabel von den Bäumen. Tam jest mowa o tych drzewach. Und in Vers 13 steht, was der Weinstock bedeutet. I 13 wiersz jest mowa o tym, kim czy czym jest winorośl. Lecz winorośl odpowiedziała im: czy mam zaniechać moszczu mojego, który rozwesela bogów i ludzi, a mam pójść, aby bujać nad drzewami? Also die Frucht des Weinstocks, die erfreut Götter und Menschen. Ten owoc winorośli rozwesela bogów i ludzi. Und so war der Herr Jesus hier auf der Erde und hat Frucht für Gott gebracht zur Freude Gottes. I tak też Pan Jezus tutaj będąc na tej ziemi przynosił ten owoc dla ku radości Bożej. Und bevor der Herr Jesus zurückkehrt in den Himmel, i zanim Pan Jezus wstąpił do nieba, verbindet er die Seinen mit sich, łączy swoich ze sobą, und sagt, ihr sollt jetzt Frucht bringen auf dieser Erde. I mówi, teraz wy macie przynosić owoc na ziemi. Aber nicht in Verbindung mit dem Judentum, ale nie w połączeniu z Żydostwem, nicht in Verbindung mit dem Volk Israel, nie w połączeniu z ludem izraelskim, nicht in Verbindung mit dem Gesetz, nie w połączeniu z zakonem, nein, in Verbindung mit mir, nie, tylko i wyłącznie w połączeniu ze mną. Und er sagt, außer mir könnt ihr nichts tun. I mówi, beze mnie nic nie możecie uczynić. Wir haben das eben gesungen in diesem Lied. I w tej pieśni też to mogliśmy śpiewać. Herr Jesus, o, ich brauch dich. Panie Jezu, ja potrzebuję Ciebie. Und wir können keine Frucht bringen ohne ihn. Nie możemy przynieść żadnego owocu bez Niego. Wir brauchen ihn. Potrzebujemy Go. Wir brauchen diese Verbindung zu ihm. Potrzebujemy tej łączności z Nim. Ohne ihn können wir gar nichts. Bo bez Niego nic nie możemy. Aber wenn wir in ihm bleiben, dann können wir Frucht bringen für Gott. Ale jeśli w Nim będziemy trwali, to możemy przynieść ten owoc dla Boga. Der Jesus ist der wahre Weinstock. Pan Jezus jest tym prawdziwym krzewem winnym. Und er hat uns jetzt auf dieser Erde an den Platz gestellt, wo wir Frucht bringen sollen zur Freude Gottes. I On nas postawił na tym miejscu, na którym mamy wydawać ten owoc ku radości Bożej. Er erklärt weiter, der Herr Jesus, mein Vater ist der Weingärtner. I dalej wyjaśnia, ojciec mój jest winogrodnikiem. Dem Weingärtner gehört der Weinberg, das ist das erste. Pierwszy punkt, do winogrodnika należy winorośl. Und das zweite ist, er kümmert sich um diesen Weinberg. A po drugie, on troszczy się o swoją winnicę. Wenn man das mal beobachtet in einem Gebiet, wo Wein angebaut wird, gdybyśmy tak obserwowali okolice, gdzie uprawia się winogrona, das ist mit viel, viel Arbeit verbunden. To można zauważyć, że trzeba w to włożyć mnóstwo pracy. Und so gibt Gott der Vater sich heute auch viel Mühe um die Seinen. I tak samo i dzisiaj Bóg Ojciec
dokłada wielkich starań i wiele trudu o swoich. Ich lese mal einen Vers aus 1. Petrus 4. 1. Piotra 4. Das ist ein Vers, den verstehen wir vielleicht auf den ersten Blick nicht richtig. To może być wiersz, którego na pierwszy rzut oka nie będziemy dobrze rozumieli. 1. Petrus 4, Vers 18. 18. Wiersz. Wenn der Gerechte mit Not gerettet wird. A jeśli sprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia, to bezbożny i grzesznik gdzież się znajdą? Macht dieser Vers klar, dass die Rettung des Gläubigen eine unsichere Sache ist? Czy ten wiersz nam pokazuje, że wybawienie wierzącego to jest coś niepewnego? Nein, die Errettung der Gläubigen ist keine unsichere Sache. Nie. Zbawienie wierzącego to jest rzecz bardzo pewna. Es ist völlig sicher, dass wir das Ziel erreichen werden. To jest w 100% pewne, że osiągniemy cel. Aber der Vers macht deutlich, dass Gott sich viel Mühe gibt um uns, bis wir das Ziel erreicht haben. Ale ten wiersz uzmysławia nam, że to Bóg dokłada wielkich starań i bardzo się trudzi, abyśmy osiągnęli cel. Es gibt viel Widerstand von außen. Bo jest wiele przeszkód z zewnątrz. Es gibt viel Not in uns selbst. Jest wiele biedy w nas samych. Und Gott gibt sich Mühe um uns. I Bóg zadaje sobie trud z naszego powodu, z powodu nas. Wie viel Mühe hat sich gegeben, um uns überhaupt zu retten? Ileż on trudu musiał sobie zadać, by nas w ogóle zbawić. Er hat seinen geliebten Sohn gegeben. On dał swojego umiłowanego syna. Und wie viel Mühe gibt sich jeden Tag? I ileż trudu on sobie zadaje codziennie. Und sorgt dafür, dass wir das Ziel erreichen. I on dba o to, abyśmy osiągnęli ten cel. Ohne Gottes Hilfe kommen wir nicht an. Bo bez pomocy Bożej nie zajdziemy nigdzie. Aber mit seiner Hilfe. Und diese Hilfe steht uns zur Verfügung. Ale z jego pomocą i tą pomoc mamy zawsze do dyspozycji. Und der Gottlose? A bezbożny? Der hat niemanden, der für ihn spricht, der sich für ihn müht. Nie ma nikogo, kto by za niego mógł się wstawiać, kto by za niego się, o niego się troszczył. Er lehnt Gott, ja? On odrzuca Boga. Er will den Herrn Jesus ja nicht. On nie chce Pana Jezusa. Unmöglich kann er gerettet werden. Niemożliwe, by taki został zbawiony. Nun, der Vater bemüht sich um seinen Weinberg. Ojciec troszczy się o swoją winnicę. So sagt es hier Johannes 15. Tak mamy tutaj w Ewangelii Jana w 15 rozdziale. Gott bemüht sich um die, die errettet werden. Bóg troszczy się o tych, którzy są zbawieni. So sagt es 1. Petrus 4. Tak też czytamy w 1. Piotra 4. Nun, jetzt kann es sein, in 15 Vers 2, dass da eine Rebe ist, die keine Frucht bringt. I teraz może się zdarzyć tak, jak mamy w wierszu drugim, że jest jakaś latorość, która nie wydaje owocu. Und da möchte ich zwei Erklärungen zu geben. I dwa wyjaśnienia do tego. Die eine Erklärung ist, da ist eine Rebe, die bringt grundsätzlich und überhaupt nie Frucht. Po pierwsze, jest taka odnoga, czy taka gałąź, która co do zasady nigdy nie daje owocu, nigdy nie wydaje plonu. Und das ist jemand, der nennt sich Christ. I to jest ktoś, kto nazywa się chrześcijaninem, aber der hat gar kein Leben aus Gott. Ale nie ma życia z Boga. Der kann gar keine Frucht bringen. Taki ktoś nigdy nie może przynieść owocu. Er hat vielleicht ein christliches Bekenntnis. On ma może chrześcijańskie wyznanie. Er ist vielleicht getauft mit der christlichen Taufe. Może jest tym chrztem kościelnym ochrzczony. Vielleicht als Baby. Może jako dziecko. Aber er hat kein Leben. Ale nie ma życia. Er kann keine Frucht bringen für Gott. On nie może wydać owocu dla Boga. Und der Vater nimmt diese Rebe weg. I ojciec odcina taką latorośl. Was ist das Ende einer solchen Rebe? Jaki jest koniec takiej latorośli? Das steht in Vers 6. To mamy w 6. wierszu. Sie wird hinausgeworfen und kommt ins ewige Gericht. Wyrzucane jest precz i wrzucają w ogień, gdzie spłoną. Das ist die eine Bedeutung von Vers 2. To jest jedno ze znaczeń drugiego wiersza. Aber es gibt auch noch eine zweite. Ale jest też drugie. Es kann sein, da ist ein Gläubiger, der hat wirklich Leben aus Gott. Może być, że jest ten prawdziwy wierzący, który ma życie z Boga. Und er hat auch vielleicht Frucht für Gott gebracht. I może kiedyś przynosił owoc dla Boga. Aber jetzt bringt er keine Frucht mehr.
ale teraz nie przynosi tego owocu. Der Vater nimmt ihn weg von diesem Platz des Zeugnisses auf der Erde. I ojciec zabiera go z tego miejsca, gdzie jest świadectwem na tej ziemi, gdzie byłby świadectwem na tej ziemi. Er sagt sozusagen, ich kann dich hier auf dieser Erde nicht mehr gebrauchen als ein Zeugnis für mich. Tak obrazowo mówiąc, ojciec mówi do niego, nie mogę już ciebie tutaj używać jako świadectwa dla mnie na tej ziemi. Eine solche Person geht nicht verloren. Taka osoba nie idzie na zginienie. Aber Gott nimmt sie weg von der Erde. Ale Bóg zabiera taką osobę z tej ziemi. Ein Beispiel ist Apostelgeschichte 5. Przykładem na to jest, są Dzieje Apostolskie, 5 rozdział. Ananias und Sapphira. Ananiasz i Safira. Gott hat gesagt, ich kann euch nicht länger auf dieser Erde gebrauchen. Bóg, obrazowo mówiąc, powiedział, nie mogę was więcej używać na tej ziemi jako świadectwa. Nie możecie być świadectwem dla mnie. Und er hat sie weggenommen. Sie sind gestorben. I oni zmarli. Sie gehen nicht ewig verloren. Oni nie są zginieni, nie stracili życia wiecznego. Aber hier auf dieser Erde konnte Gott sie nicht länger gebrauchen. Ale tutaj, na tej ziemi, Bóg nie mógł ich więcej wykorzystać. Ein zweites Beispiel haben wir in 1. Korinther 11. Drugi przykład mamy w 1. Koryntian 11. Da schreibt Paulus, deshalb sind ein Gutteil von euch, sind einige von euch krank und ein Gutteil entschlafen. Ja. 11. rozdział, 30. wiersz. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a nie mało zasnęło. Die, die entschlafen waren, die gehen nicht verloren. Ci, którzy zasnęli, oni nie poszli na zginienie. Aber Gott hat sie von dieser Erde, von dem Platz des Zeugnisses weggenommen. Ale Bóg zabrał ich z tej ziemi, z tego miejsca, gdzie mogli być świadectwem. Das ist ein ernstes Handeln Gottes. I to jest bardzo poważne działanie Boże. Jetzt gibt es eine andere Situation in unserem Vers 2. I teraz jest też inna sytuacja w naszym drugim wierszu. Da ist eine Rebe, die bringt Frucht. Jest też latorość, która wydaje owoc. Und was tut der Vater? I co czyni ojciec? Er freut sich über diese Frucht. Cieszy się z tego owocu. Aber er möchte gerne, dass sie mehr Frucht bringt. Ale on też chce, aby ona jeszcze więcej owocu przynosiła. Und deshalb reinigt er diese Rebe. I dlatego oczyszcza tą latorość. Das ist sehr schön. Es steht in Vers 2 zuerst, sie bringt Frucht. To jest piękne, że najpierw jest napisane, ona przynosi owoc. Dann steht weiter in Vers 2, sie soll mehr Frucht bringen. Vers 2 weiter. Die Frucht bringt, die reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Wydaje owoc, oczyszcza, aby wydawała obfistszy owoc. In Vers 5 steht, wer in mir bleibt, dieser bringt viel Frucht. W piątym wierszu jest napisane wiele owocu. Und in Vers 16 steht, dass eure Frucht bleibe. A w 16 wierszu jest, aby owoc wasz był trwały. Frucht. Owoc. Mehr Frucht. Więcej owocu. Viel Frucht. Jeszcze więcej. Bleibende Frucht. I trwały owoc. Wir merken, das ist ein Wachstum im Fruchtbringen. I zauważamy, że tu jest wzrost w tym wydawaniu owocu. Und wir fragen uns selbst. I pytamy, zapytajmy siebie. Wir wünschen doch, dass es diese Konstanz gibt, bleibende Frucht in unserem Leben. Przecież to jest naszym życzeniem, aby była ta stałość w naszym życiu, abyśmy dawali zawsze ten trwały owoc. Aber es ist nicht immer so. Ale nie zawsze tak jest. In unserem Leben ist es, gibt es manchmal ein Auf und Ab. W naszym życiu są ta, jest ta sinusoida. Und da sind wir so dankbar, dass wir den Vater haben. I wtedy jesteśmy wdzięczni, że mamy Ojca, der sich um uns kümmert. Który się troszczy o nas. Und er das aus unserem Leben wegnimmt, was uns hindert, mehr Frucht zu bringen. I on zabiera z naszego życia to, co nam przeszkadza, aby jeszcze więcej owocu wydawać. Das ist manchmal ein schmerzhafter Prozess. Czasem jest to bolesny proces. Da wird etwas abgeschnitten. Coś jest odcinane. Etwas, wo die Kraft reingeht, aber es bringt keine Frucht. Coś, przez co na przykład mamy siłę, ale to nie przynosi owocu. Wenn so etwas in unserem Leben geschieht, manchmal nimmt Gott uns etwas weg.
Jeśli taka rzecz ma miejsce w naszym życiu, to Bóg nam to czasem zabiera. Dann sind wir nicht so zufrieden. I wtedy często nie jesteśmy zadowoleni. Aber wenn wir anfangen, es zu sehen mit Gottes Augen, ale jeśli zauważymy i zaczniemy patrzeć na to Bożymi oczami, dann werden wir dankbar, dass er sich uns kümmert. To wtedy będziemy wdzięczni, że to On się o nas troszczy. Er möchte, dass wir mehr Frucht, dass wir viel Frucht bringen. On pragnie, abyśmy więcej, abyśmy dużo i abyśmy więcej owocu przynosili. Der Herr Jesus befestigt die Jünger jetzt in Vers 3. I w trzecim wierszu Pan utwierdza uczniów. Er sagt, auch wenn ich davon gesprochen habe, dass der Vater Reben wegnimmt. I mówi, nawet gdy mówiłem o tym, że ojciec odcina te latorośle. Und wenn ich gesagt habe, dass der Vater Reben reinigt, i gdy mówiłem, że ojciec oczyszcza latorośle, dann müsst ihr jetzt nicht Angst haben, dass ihr verloren geht. To nie bójcie się, że teraz zginiecie. Nein, ihr seid schon rein des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Nie, wy już jesteście czyści dla słowa, które wam głosiłem. Da gehen wir zu Kapitel 13, Vers 10. 13 rozdział, 10 wiersz. Da erklärt er das, der Jesus, wie man rein wird. Tam Pan wyjaśnia, jak można być czystym. Er sagt, wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, sondern er ist ganz rein. Kto jest umyty, albo w niemieckim, kto jest wykąpany, nie ma potrzeby myć się. Cały jest czysty. Und ihr seid rein. A wy jesteście czyści. Aber nicht alle. Ale nie wszyscy. Da war der Judas bei. Bo Judasz jeszcze był wśród nich. Der hatte den Herrn Jesus nicht angenommen. On nie przyjął Pana Jezusa. Er war nur ein Mitläufer. On był tym, który tylko był takim współbiegnącym. Er war nicht rein. Ale nie był czysty. Aber die anderen waren rein. Sie glaubten an ihn. Ale ci inni byli czyści. Oni uwierzyli w Niego. Sie waren sozusagen gebadet. Oni byli wykąpani. Sie hatten sich bekehrt. Oni się nawrócili. Und jetzt mussten sie nicht wieder neu gebadet werden. I teraz oni nie musieli się jakby kąpać po raz drugi. Aber die Füße mussten gewaschen werden. Ale nogi musiały być umyte. Das was beschmutzt wird beim Laufen. To, co brudzi się najbardziej w czasie wędrówki. Muss gereinigt werden durch das Wort Gottes, durch das Wasser des Wortes Gottes. Musi być oczyszczony przez Słowo Boże, przez wodę Słowa Bożego. Der Herr Jesus erinnert die Jünger jetzt daran, ihr seid schon rein. I Pan Jezus im to przypomina, że wy już jesteście czyści. Und auch wenn der Vater in eurem Leben etwas wegnehmen muss, was daran hindert, Frucht zu bringen. I nawet jeśli ojciec w waszym życiu musi coś zabrać, coś, co przeszkadza w przynoszeniu owocu. Ich sage es euch, ihr seid rein. To ja wam mówię, wy jesteście czyści. Weil ihr mein Wort gehört und geglaubt habt. Bo słyszeliście i uwierzyliście słowu mojemu, które głosiłem. Und jetzt fragen die Jünger vielleicht, ja, was müssen wir denn jetzt tun, Frucht zu bringen? I teraz może uczniowie stawiają pytanie, co musimy przynieść, aby wydawać ten owoc? Und bevor ich was zu der Frage sage, möchte ich noch grundsätzlich etwas zum Fruchtbringen sagen. I zanim odpowiemy na to pytanie, to jeszcze coś co do zasady do przynoszenia owocu. Was ist denn eigentlich Frucht in unserem Leben? Co jest owocem w naszym życiu? Die Antwort finden wir in Galater 5. Odpowiedź mamy w Galacjan 5. Und die Antwort finden wir in Epheser 4. I odpowiedź mamy w Efezjan 4. Und die Antwort finden wir in Hebräer 13. I odpowiedź mamy w Hebrajczyków 13. Wir schlagen diese Stellen kurz auf. Otwórzmy te miejsca. In Galater 5, Vers 22. Galacjan 5, 22. Nur Vers 22. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. Manche Gläubige denken, Frucht für Gott, das sind gute Werke. Co niektórzy myślą, owoc dla Boga to są te dobre uczynki. Aber das ist nicht ganz genau. Ale to nie jest tak dokładnie. Galater 5 zeigt es uns. Galacjan 5 pokazuje nam. Hier wird kein einziges gutes Werk aufgezählt. Tutaj nie ma ani jednego dobrego uczynku wymienionego. Aber hier werden neun Wesenszüge aufgezählt, die sich vollkommen im Leben des Herrn Jesus gezeigt haben. Ale są 9 cech pokazanych, które się doskonale były widoczne w życiu Pana Jezusa. Liebe oder Freude hat sich vollkommen im Leben des Herrn Jesus gezeigt. Miłość czy też radość doskonale była widoczna w życiu Pana Jezusa. Und wenn Gott der Vater etwas in unserem Leben sieht von diesen Wesenszügen, jeśli Bóg Ojciec widzi coś z tych rzeczy w naszym życiu,
dann ist das Frucht für Gott. To jest to owocem dla Boga. Möchte ich mal erklären an einem Beispiel. Chciałbym to wyjaśnić na przykładzie. Es gibt ja jetzt keinen Schnee im Moment. Co prawda nie ma śniegu za oknem. Deswegen kann ich das Beispiel ruhig erzählen. Dlatego mogę opowiedzieć ten przykład bez problemu. Aber stellt euch vor, es hat geschneit. Wyobraźcie sobie, że padał śnieg. Und jetzt sagt euch der Vater, geh mal nach draußen und mach den Weg vom Schnee frei. I tata mówi do dziecka, idź i odśnież. Und du warst gerade so beim Computerspiel. A ty właśnie jesteś pochłonięty grą na komputerze. Und du hast gar keine Lust. I no, nie masz ochoty odśnieżać. Aber du weißt, wenn ich es jetzt nicht mache, dann kriege ich eine Strafe. Ale z drugiej strony wiesz, że jeśli nie pójdę nie odśnieżę, to będę miał jakąś karę. Und ganz ärgerlich gehst du raus und machst den Schnee weg. I taki zdenerwowany wychodzisz i odśnieżasz. Der Schnee ist weg. Śniegu nie ma. Aber in deinem Herzen war Bitterkeit. Ale w twoim sercu była taka gorzkość. Du kannst auch den Schnee wegmachen und sagen, ja Papa, du hast mir gestern so geholfen bei den Hausaufgaben, ich mache es gerne, aus Liebe zu dir. I możesz też wybrać drugą opcję i powiedzieć, no tato, wiesz, ty mi wczoraj tak pomogłeś przy na przykład pracach domowych, że ja ten śnieg chętnie odgarnę, bo cię miłuję. Dann zeigt sich in dem, was du tust, Schnee wegmachen, Liebe zu dem Vater. I w tym czynie, który ty zrobisz, czyli odgarniesz śnieg, można widzieć miłość do taty. Und das ist Frucht. I to jest owoc. Das macht uns Galater 5 deutlich. I to nam właśnie pokazuje Galatian 5. Wenn Gott etwas sieht in unserem Leben, was Liebe zu ihm, Liebe zu verlorenen ist. Jeśli Bóg widzi w nas coś, co jest miłością do Niego, albo miłością do tego zgubionego człowieka, etwas von den Wesenszügen seines Sohnes. Jeśli widzi na nas pewne cechy swojego Syna, das ist Frucht für Gott. To jest właśnie owoc dla Boga. Es geht also nicht in erster Linie darum, was du tust. Więc w pierwszym momencie, czy w pierwszym linii, nie chodzi o to, co ty czynisz. Da gibt es unterschiedliche Aufgaben. Bo są różne zadania. Der eine hat die Aufgabe, das Wort zu verkündigen. Jeden ma zadanie, by głosić Słowo Boże. Der andere hat die Aufgabe, zu beten. Inny ma zadanie, by się modlić. Ganz unterschiedliche Aufgaben. Różne zadania. Aber in der Art und Weise, wie wir die Aufgabe, die Gott uns gegeben hat, erfüllen, ale sposób, w jaki my te zadania, które Bóg nam dał, wypełniamy, ist Frucht für Gott da. To jest właśnie owoc dla Boga. In dem Sinn erkennen wir das auch in Epheser Kapitel 4. W tym sensie też to widzimy w Efezjan 4. Entschuldigung, Kapitel 5. Przepraszam, 5. Kapitel 5, Vers 9. 9 wiersz. Bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. Und dann finden wir noch einen besonderen Aspekt der Frucht in Hebräer 13. W Hebrajczyków 13 jeszcze mamy szczególnego rodzaju aspekt co do owocu. Vers 15. 15 wiersz. Przez Niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną, to jest owoc warg, które wyznają Jego imię. Frucht des Geistes. Owoc ducha. Frucht des Lichts. Owoc światła. Und Frucht der Lippen. I owoc warg. Das ist zur Freude Gottes. To jest ku radości Bożej. Und da möchte er gerne, dass das in unserem Leben hervorkommt. I on pragnie, aby to właśnie w naszym życiu było widzialne. Und wie geht das jetzt? I jak to teraz ma się toczyć? Die Antwort finden wir in Vers 4. Odpowiedź mamy w 4 wierszu. Bleibt in mir und ich in euch. Trwajcie we mnie, a ja w was. Möchtest gerne noch einmal erzählen? Jeszcze raz chciałbym coś opowiedzieć. Glaube ich, habe es am Mittwochabend in Katowice schon mal gesagt. Chyba już to mówiłem w środę w Katowicach. Im vergangenen Sommer gab es viel Frucht an den Bäumen, viele Äpfel, viele Birnen. Ubiegłego lata wszystkie drzewa owocowe bardzo obfitowały. Viele Geschwister haben mir erzählt, so viel Äpfel wie dieses Jahr waren noch nie an dem Baum. Wielu wierzących, którzy mają sady, opowiadali mi, tyle jabłek, ile w tym roku, to dawno nie było. Und jetzt stellen wir uns mal vor, wir gehen zu dem Apfelbaum hin. I teraz wyobraźmy sobie, że idziemy do tej jabłoni. Und wir sagen, Herr Apfelbaum, wie hast du das denn gemacht, dass du so viel Frucht bringst? I pytamy się tej jabłoni, droga jabłonio, jak ty to zrobiłaś, że tyle jabłek wydałaś? Ja, da sagt er, ich habe mich angestrengt. I ta jabłoń nam odpowiada, no tyle trudu i mozołu musiałam przejść. Und ich bin morgens eine Stunde früher aufgestanden als im letzten Jahr. I
codziennie rano o godzinę wcześniej się budziłam niż ubiegłe lata. Nein, da sagt der Apfelbaum nicht. Nie, jabłoń tak nie odpowie. Der wird sagen, ich habe einfach meine Wurzeln ausgestreckt. Powiedziałaby nam, po prostu zapuściłam korzenie. Und ich habe meine Krone in die Sonne gehalten. A moją koronę wystawiłam na słońce. Und dann sind die Äpfel gekommen. I te jabłka same przyszły. Und so sagt der Herr Jesus, bleibt in mir. I tak też Pan Jezus mówi, trwajcie we mnie. Streckt die Wurzeln fest aus. Zapuszczajcie głęboko korzenie. Seid in dieser Verbindung zu mir. Bądźcie w tej łączności ze mną. Damit von mir das zu euch fließen kann, was ihr braucht. Aby damit von mir das zu euch fließen kann, was ihr braucht. Aby ode mnie mogło płynąć do was to, czego potrzebujecie. Haltet euch in der Sonne der Liebe Gottes auf. I przebywajcie w słońcu, w tej miłości Bożej. Und dann kommt die Frucht. I wtedy ten owoc przyjdzie. Der Apfelbaum musste sich nicht mehr anstrengen als im letzten Jahr. Bo ta jabłoń wcale nie trudziła się bardziej niż z zeszłych lat. Der hat nicht Schweißperlen auf den Blättern gehabt. Nie miała kropli potu na swoich liściach. Aber er ist versorgt worden von den Wurzeln. Der hat die Sonne bekommen und viel Frucht gebracht. Ale ona została zaopatrzona przez korzenie. Ona była wiele na słońcu. I to przyniosło owoc. Das macht hier Vers 4 deutlich. I to właśnie widzimy w czwartym wierszu. Die Rebe kann nicht aus sich selbst Frucht bringen. Latorośl sama z siebie nie może wydać owocu. Du kannst ja mal eine Rebe vom Weinstock nehmen, schneidest sie ab. Można spróbować odciąć jedną latorośl z krzewu. Und dann nimmst du sie mit nach Spanien, wo viel mehr Sonne ist. Możemy spróbować wziąć ją do Hiszpanii, gdzie jest o wiele więcej słońca. Und dann denkst du, jetzt bringt sie noch mehr Trauben. I teraz sobie pomyślimy, no za chwilę będziemy mieli jeszcze więcej owoców. Sie bringt gar keine einzige. Ale nie będzie ani jednego. Und so sagt der Jesus, ihr könnt auch keine Frucht bringen. I Pan Jezus też tak mówi, nie możecie w ogóle sami wydać owoców. Wenn ihr nicht in mir bleibt. Jeśli nie pozostaniecie we mnie. Ich bin nämlich der Weinstock. Bo ja jestem tym krzewem. Ihr seid ja die Reben und wenn ihr in mir bleibt, dann bringt ihr viel Frucht. A wy jesteście tymi latoroślami. Jeśli we mnie trwać będziecie, wtedy możecie wydać wiele owoców. In Vers 5 sagt der Jesus, wer in mir bleibt. Piąty wiersz mówi, kto, Pan Jezus mówi, kto trwa we mnie. Und ich in ihm. A ja w nim. Ich möchte was sagen zu diesen beiden Begriffen. I chciałbym coś powiedzieć do tych dwóch określeń. Wenn wir in ihm bleiben, bedeutet das Gemeinschaft. Jeśli my w nim trwamy, oznacza to społeczność. Wir suchen die Gemeinschaft mit ihm. Szukamy, by mieć społeczność z Panem. Die Gemeinschaft beim Lesen der Bibel. Społeczność w czytaniu Biblii. Die Gemeinschaft beim Beten. Społeczność w modlitwie. Die Gemeinschaft im Austausch mit ihm, dass wir einfach mit ihm sprechen. Społeczność w rozmowie z Panem. Die Gemeinschaft in den Zusammenkünften. Społeczność na zgromadzeniach. Aber dann sagt er jetzt auch, ich bleibe in euch. Ale Pan Jezus też mówi, ja będę w was. Und das bedeutet Offenbarung. A to oznacza objawienie. Er lässt uns etwas verstehen von seiner Person. On pozwoli, że my będziemy coś rozumieli z jego osoby. Er in uns, das heißt, wir lernen ihn immer besser kennen. On w nas, to oznacza, że my go coraz bardziej będziemy poznawali. Er stellt sich uns vor, in dem, was er ist. On nam się przedstawia tym, kim on jest. Und wir sind glücklich über diese Gemeinschaft mit ihm. I my jesteśmy szczęśliwi z tej społeczności z nim. Und dann kommt die Frucht. I wtedy będzie ten owoc. Über Vers 6 hatten wir schon ganz kurz nachgedacht. O szóstym wierszu już mówiliśmy. Und es ist ganz interessant, dass sich die Sprache ändert. I to jest ciekawe, że zmienia się język. Der Herr Jesus hatte gesagt, ihr seid schon rein. Pan Jezus mówi, wy już jesteście czyści. Er hatte gesagt, ihr könnt nicht Frucht bringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Mówi, nie możecie przynieść owocu, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Er sagt, ihr seid die Reben. Mówi, wy jesteście tymi latoroślami. Aber jetzt sagt er in Vers 6 nicht mehr, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ale teraz nie mówi. Jetzt sagt er nicht mehr, wenn ihr nicht in mir bleibt. Teraz nie mówi, jeśli wy nie będziecie trwać we mnie. Sondern er sagt, wenn jemand nicht in mir bleibt. Ale tutaj mówi, jeśli kto nie trwa we mnie, czyli ktoś.
Bisher hatte er gesagt, der Vater kümmert sich. Do tej pory mówił to, ojciec będzie się troszczył. Und ich bin der wahre Weinstock. A ja jestem tym prawdziwym krzewem winnym. Und jetzt sagt er in Vers 6, man sammelt diese Reben und wirft sie ins Feuer. A teraz mówi w szóstym bezokoliczniku. Takie zbierają i wrzucają w ogień. Wir merken, wie die Sprache sich ändert. Widzimy, jak tu jest zmiana języka. Und in Vers 6 geht es eindeutig um solche, die gar kein Leben aus Gott haben. W szóstym wierszu chodzi o takich, którzy nie mają wcale życia z Boga. Sie sind durch ihr Bekenntnis äußerlich an diesem Platz, wo Frucht erwartet wird. Oni z wyznania są na tym miejscu, w którym oczekuje się, że ten owoc będzie wydany. Aber sie haben kein Leben aus Gott. Ale nie mają życia z Boga. Sie kommen ins ewige Gericht. I oni przyjdą, czy pójdą na sąd wieczny. Und die Engel sind die Werkzeuge, um sie zu sammeln und ins Feuer zu werfen. A aniołowie są tymi narzędziami, które zbierają i wrzucają w ogień. Jetzt sagt der Herr Jesus noch, wie das geht, in ihm zu bleiben. I teraz Pan Jezus mówi, jak to można uczynić, by w Nim trwać. Wenn ihr in mir bleibt, Vers 7. Siódmy wiersz. Jeśli we mnie trwać będziecie. Und dann sagt er erstens, wenn meine Worte in euch bleiben. I mówi po pierwsze, jeśli słowa moje w was trwać będą. Also wenn wir uns mit seinen Worten beschäftigen, dann bleiben wir in ihm. A więc jeśli się będziemy zajmowali Jego słowami, to będziemy trwali w Nim. Und das zweite Hilfsmittel ist das Gebet. A drugim środkiem pomocniczym jest modlitwa. Wir dürfen bitten. Możemy prosić. Und wenn wir wirklich in ihm bleiben, dann werden wir auch das bitten, was nach seinem Willen ist. Jeśli w nim trwać będziemy, to będziemy prosili to, co jest jego wolą. Sind das nicht herrliche Hilfsmittel, die er uns gibt? Czy to nie są wspaniałe środki pomocnicze, które on nam daje? Und jetzt ermutigt er uns. I teraz on nas pokrzepia. Er sagt, wenn ihr viel Frucht bringt, dann wird mein Vater verherrlicht. Vers 8. Ósmy wiersz. Będzie uwielbiony ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie. Ich finde das wirklich beeindruckend. Dla mnie jest to bardzo zachwycające. In Kapitel 17 wird der Herr Jesus sagen, ich habe dich verherrlicht auf der Erde. W 17 wierszu Pan Jezus mówi, ja Ciebie uwielbiłem na ziemi. Und das hat er wirklich auf vollkommene Weise getan. I on to rzeczywiście doskonale uczynił. Aber hier sagt er, der Vater wird auch verherrlicht durch euch. Ale tutaj Pan Jezus mówi, ojciec będzie uwielbiony przez was. Nämlich dann, wenn ihr viel Frucht bringt. Mianowicie wtedy, gdy będziecie wydawali wiele owoców. Was ist das eigentlich, der Vater wird verherrlicht? Co to w ogóle znaczą te słowa, ojciec będzie uwielbiony? Jemanden verherrlichen bedeutet, seine herrlichen, seine guten Eigenschaften ans Licht zu stellen. Kogoś uwielbiać, to oznacza te jego przymioty, jego dobre przymioty, objawiać, pokazywać je, wystawiać je na widok. Wenn ich einen Menschen verherrlichen will, groß machen will, jeśli ja chcę wysławiać, uwielbiać jakiegoś człowieka, dann erzähle ich, was er gut kann. To wtedy opowiadam, co on potrafi. Und dadurch wird er groß in den Augen derer, die zuhören. I wtedy ci, którzy słuchają, to wyrabiają sobie takie dobre wyobrażenie o tym kimś. Der eine kann gut kochen, der andere kann gut Klavier spielen. Na przykład ktoś umie dobrze gotować, czy inny ktoś dobrze grać na pianinie. Der nächste kann gut Autos reparieren oder was auch immer. Następny dobrze naprawiać samochody i cokolwiek byśmy mogli tutaj wymienić. Und wenn ich davon erzähle, dann mache ich eine Person groß. Jeśli o tym będę tak długo, czy będę o tym opowiadał, to wtedy wywyższam tą osobę. Und wie wird Gott der Vater verherrlicht? A jak jest wywyższany czy uwielbiany Bóg Ojciec? Indem etwas von seinen herrlichen Eigenschaften sichtbar gemacht wird. Przez to, że będziemy coś z jego tych cech opowiadali i pokazywali to. Von seiner Liebe. Na przykład coś z jego miłości. Von seiner Heiligkeit. Z jego świętości, von seiner Gnade und Gerechtigkeit. Z jego łaski i sprawiedliwości. Und der Jesus hat diese Eigenschaften Gottes völlig ans Licht gestellt. I Pan Jezus te właśnie cechy Boże doskonale wywiódł na światło. Aber wir dürfen das auch tun. Ale my też to możemy czynić. Und wir tun es, indem wir Frucht bringen. A czynimy to przez to, że wydajemy owoc. Und dann schließt der Jesus diesen Abschnitt und da denkt er an sich. I Pan Jezus kończy ten urywek i myśl, mówi o sobie.
Er hatte davon gesprochen, welche Hilfsmittel wir haben. I mówił, jakie środki pomocnicze mieliśmy do tego. Er hatte davon gesprochen, wie der Vater verherrlicht wird. On mówi, jak Ojciec jest uwielbiony. Und jetzt sagt er etwas, was ihn betrifft. Teraz mówi coś, co się jego dotyczy. Sagt, wenn ihr Frucht bringt, dann seid ihr meine Jünger. I jeśli wy będziecie owoc wydawać, to jesteście moimi uczniami. Welche Freude ist das für den Herrn Jesus, wenn es hier auf dieser Erde Menschen gibt, die als seine Jünger erkannt werden. Jakaż to jest radość dla Pana Jezusa, gdy na tej ziemi są ludzie, których można rozpoznać jako Jego uczniów. Wir haben gesungen, ich brauch dich, Jesus, ja, ich brauch dich. Śpiewaliśmy w tej pieśni, ach, potrzebuję Cię. Und das haben wir hier gefunden. Bleibt in mir, außer mir könnt ihr nichts tun. I to tutaj mogliśmy znaleźć. Trwajcie we mnie, beze mnie nic uczynić nie możecie. Im nächsten Abschnitt, w następnym urywku, spricht der Herr Jesus einige Male von sich selbst. Pan Jezus mówi kilkukrotnie o samym sobie. Und er sagt etwas von dem, was ihn gekennzeichnet hat oder was ihm gehört. I mówi o czymś, co jego charakteryzuje albo co się jemu należy. Und ich möchte das gerne im Überblick noch zeigen. I chciałbym tylko taki przegląd zrobić tego. Zuerst in Vers 9 meine Liebe. Po pierwsze, w 9 wierszu mówi o mojej miłości. Zweitens in Vers 10 meine Gebote. 10 wiersz moje przykazania. Drittens in Vers 10 es steht nicht so deutlich da, aber mein Gehorsam. Kolejna rzecz, to nie jest wprost napisane, ale moje posłuszeństwo. Er hat die Gebote seines Vaters gehalten. Ja przestrzegałem przykazań ojca mojego. In Vers 11 meine Freude. W 11 wierszu moja radość. In Vers 14 meine Freunde. 14 wiersz moimi przyjaciółmi. In Vers 15 mein Vater. W 15 wierszu mój ojciec. In Vers 16 meine Auserwählten. 16 wiersz moi Moi wybrani, ja was wybrałem. Und am Ende von Vers 16 mein Name. I pod koniec 16 wiersza w imieniu moim, moje imię. Der Abschnitt fängt an, wie der Vater mich geliebt hat. Ten urywek rozpoczyna się, jak mnie umiłował ojciec. Hier steht im Grundtext nicht das Wort agape. Tutaj w oryginale nie ma tego słowa agape. Nicht diese Liebe, die liebt, ohne im Gegenstand der Liebe etwas Anziehendes zu finden. Nicht die Liebe, die auch dann lebt, wenn sie gar nichts Anziehendes findet. Nie ma mowy o tej miłości, która miłuje bezgranicznie, nawet jeśli nie znajdzie nic godnego miłości. Hier steht dieses Wort Philei oder Phileo. Tu jest to słowo użyte, Phileo. Der Vater fand in dem Sohn etwas Anziehendes, etwas Liebenswertes. Ojciec znalazł w synu coś przyciągającego, coś, co jest godne miłości. Und der Jesus hat, so wie der Vater mich geliebt hat. I mówi Pan Jezus, tak jak ojciec umiłował mnie. So habe ich euch auch geliebt. Tak i ja was umiłowałem. Und jetzt sagt er, bleibt in meiner Liebe. I teraz mówi, trwajcie w miłości mojej. Meine Liebe. Und da dürfen wir uns aufhalten, da wo wir seine Liebe genießen. Moja miłość. I w tej miłości możemy trwać i nią się rozkoszować. Und wie geht das, in seiner Liebe bleiben? Jak to jest możliwe, by trwać w jego miłości? Die Antwort gibt Vers 10. Odpowiedź daje wiersz 10. Gehorsam sein. Być posłusznym. Seine Gebote halten. Przestrzegać jego przykazań. Wenn wir seine Gebote halten, dann bleiben wir in seiner Liebe. Jeśli przestrzegamy jego przykazań, to trwamy w jego miłości. Wenn wir nicht gehorsam sind, genießen wir seine Liebe nicht. Jeśli nie jesteśmy posłuszni, to nie trwamy, nie rozkoszujemy się jego miłością. Seine Liebe ist immer noch gleich. Bo jego miłość jest ciągle taka sama. Aber unser Ungehorsam ist wie eine Wolke, die sich dazwischen schiebt. Ale nasze nieposłuszeństwo jest taką chmurą, która wkracza pomiędzy. Und der Jesus stellt sich vor als das vollkommene Vorbild. I Pan Jezus przedstawia nam się jako ten przykład doskonały. Ich habe die Gebote meines Vaters gehalten und bleibe in seiner Liebe. Ja przestrzegałem przykazań ojca mojego i trwam w miłości jego. Meine Gebote. Moje przykazania. Gibt das nicht den Worten des Herrn Jesus ein Gewicht?
Czy to nie nadaje swego rodzaju takiego mocnego znaczenia słowom Pana Jezusa? Der so viel für uns getan hat. Ten, który tak wiele dla nas uczynił. Der sagt, das sind meine Gebote. On mówi, to są moje przykazania. Wenn du deine Frau lieb hast, jeśli miłujesz swoją żonę und sie hat einen Wunsch, i ona ma jakieś życzenie und es ist dir möglich, diesen Wunsch zu erfüllen, i jesteś w stanie spełnić to życzenie, dann wirst du es gerne tun, oder? To uczynisz to chętnie, prawda? Das ist nur ein schwaches Bild. To jest tylko taki słaby przykład. Herr Jesus hat so viel für uns getan. Pan Jezus tak wiele dla nas uczynił. Wollen wir da nicht gerne das, was er zu uns gesprochen hat, gehorsam tun? Czy nie chcemy tego, co on do nas mówił, czynić w posłuszeństwie? Wenn wir es tun, bleiben wir in seiner Liebe. Jeśli to czynić będziemy, to trwamy w miłości Jego. Und dann haben wir seine Freude in uns. I wtedy mamy Jego miłość w nas. Das war die Freude, die er hatte in seinem Weg über diese Erde. To jest ta radość, którą on miał w swojej drodze po tej ziemi. Sein Weg war unendlich schwer. Ta droga była nieskończenie trudna. Aber er wusste, ich habe die Zustimmung meines Vaters. Ale on wiedział, ja mam Ojca po mojej stronie. Und das war Freude für ihn. I to było radością dla niego. Und jetzt spricht er Design ganz persönlich an. I teraz on mówi do swoich osobiście, tak osobiście. Er sagt, ihr seid meine Freunde. I mówi, wy jesteście przyjaciółmi moimi. Hast du einen guten Freund? Czy masz może takiego dobrego przyjaciela? Das war schön, wenn man einen guten Freund hat, oder? To jest coś pięknego, jeśli ma się kogoś takiego. Aber so einen guten Freund wie hier hast du hier auf der Erde nicht? Ale takiego przyjaciela, jak tutaj widzimy, mamy przedstawionego, na tej ziemi nie ma. Dein Freund ist der für dich gestorben? Czy twój przyjaciel zmarł za ciebie? Hier ist einer, der sagt, ihr seid meine Freunde. Tutaj jest ktoś, kto mówi, wy jesteście moimi przyjaciółmi. Und ich habe euch so lieb. Ja was tak miłuję, ich gebe sogar mein Leben für euch. Że dam swoje życie nawet dla was. Größere Liebe gibt es nicht. Większej miłości nie ma. Mehr kann man nicht geben. Więcej nie można dać. Und das hat der Herr Jesus getan. I to Pan Jezus uczynił. Und dann sagt er, ich nenne euch nicht mehr Knechte. Nie nazywam was już sługami. Ein Knecht, der muss einfach tun, was sein Herr sagt. Sługa musi czynić to, co mu Pan każe. Ob er das versteht oder nicht. Obojętnie, czy on to rozumie, czy nie. Ob er das gut findet oder nicht. Czy wydaje mu się to słuszne, czy nie. Das ist völlig egal. To nie ma znaczenia. Er muss es einfach tun. Po prostu musi to wykonać. Aber der Jesus sagt hier, ihr seid viel mehr als meine Knechte. Ale Pan Jezus mówi, wy jesteście o wiele więcej niż tylko sługami. Ihr seid meine Freunde. Jesteście moimi przyjaciółmi. Und das, was ich gerne von euch haben möchte, das erkläre ich euch sogar. I to, co ja chciałbym od was, to wam wyjaśniam. Alles, was ich von meinem Vater gehört habe, das habe ich euch gesagt. Wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, to wam przekazałem. Ich habe nichts zurückgehalten. Nic nie zachowałem. Jetzt dürft ihr Verständnis haben. Teraz możecie to rozumieć. Und aus diesem Verständnis heraus das tun, was ich euch sage. I przez to rozumienie możecie czynić to, co ja wam mówię. In Vers 16 sagt er, ich habe euch auserwählt. I w 16 wierszu mówi, wybrałem was. Da geht es jetzt nicht darum, dass wir auserwählt sind vor Grundlegung der Welt. Tu nie ma teraz mowy o tym, że zostaliśmy wybrani przed założeniem świata. Der Vers macht es klar, worum es geht. Ten wiersz dobitnie pokazuje, o czym tu jest mowa. Auserwählt, um seine Jünger zu sein. Wybrani, by być jego uczniami. Auserwählt, um Frucht zu bringen. Wybrani, by wydawać owoc. So wie der Herr Jesus diese Jünger auserwählt hatte damals. Es war, er hatte ja viele Jünger. Pan Jezus, tak jak on wtedy wybrał tych uczniów, przecież miał ich wielu. Aber er hat diese 12 auserwählt als Apostel. Ale on wybrał tych 12 jako apostołów. Hier geht es darum, dass er uns auserwählt hat und uns bestimmt hat, dass wir Frucht bringen. I on ich, czy nas wybrał i postanowił, abyśmy ustanowił, abyśmy wydawali owoc. Und diese Frucht soll bleibende Frucht sein. I ten owoc ma być trwały. Und so dürfen wir zu dem Vater gehen in seinem Namen. I tak możemy do Ojca przychodzić w jego imieniu. Was für ein Vorrecht, zu dem Vater zu gehen. Cóż to za przywilej przychodzić do Ojca. Und was für ein Vorrecht in seinem Namen, im Namen des Herrn Jesus zu ihm zu gehen. I cóż za przywilej w jego imieniu, w imieniu Pana Jezusa przychodzić do Ojca. Jetzt gibt der Herr Jesus zum Schluss ein Gebot. I teraz jeszcze na koniec Pan Jezus daje jedno przykazanie. Dies gebiete ich euch, dass ihr einander liebt.
To przykazuję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Der Abschnitt fing an, ich habe euch geliebt. Zaczął się ten urywek i ja was umiłowałem. Der Abschnitt endet, liebt einander. I kończy się, miłujcie się wzajemnie. Das soll das große Merkmal unter den Gläubigen, unter denen, die geliebt sind von dem Herrn Jesus sein. To ma być ta cecha widzialna i charakterystyczna wierzących. Das leitet über zum nächsten Abschnitt. I to prowadzi do następnego urywka. In der Welt gibt es Hass und Feindschaft. W świecie jest nienawiść i wrogość. Und das ist der Platz, auf den wir gestellt sind, um Frucht zu bringen für Gott. I to jest to miejsce, na którym jesteśmy postawieni, aby przynosić owoc dla Boga. Aber dann dürfen wir diese Gemeinschaft erleben mit dem Herrn Jesus. Ale tu możemy odczuwać tą społeczność z Panem Jezusem i też razem z nami, pomiędzy nami. I możemy być połączeni w miłości. Potrzebujemy Pana Jezusa jako naszego Zbawiciela, ale również i po to, by przynosić owoc. I On nas zaprasza, trwajcie we mnie. Ich bin doch da. Ja jestem tu. Ihr habt mich doch. Macie mnie. Und bleibt in mir. I trwajcie we mnie. Bald hole ich euch zu mir. A wkrótce wezmę was do siebie. In die Herrlichkeit im Himmel. Do chwały, do nieba. Dann wird nichts mehr trennend zwischen euch und mir stehen. Tam nie będzie żadnej przeszkody pomiędzy wami a mną. Keine Sünde, keine Schwachheit. Żadnego grzechu, żadnej słabości. Herrlich wird es sein, für immer bei dem Herrn Jesus zu sein. To będzie coś wspaniałego, na zawsze być z Panem Jezusem. Aber er lädt uns heute schon ein. Ale już dzisiaj nas zaprasza. Bleibt in mir. Trwajcie we mnie. Noch einige Gedanken hören, wollen wir zusammen beten. Zanim do tego tematu kilka myśli usłyszymy, to pomódlmy się jeszcze razem. Unser Gott und Vater, wir danken dir, dass du uns erwählt hast. Nasz Boże i Ojcze, dziękujemy ci za to, że ty nas wybrałeś. Und du hast das getan in deiner Souveränität. I ty to uczyniłeś w swojej suwerenności. Wir wollen dir einfach dafür danken. Za to chcemy ci po prostu podziękować. Und wenn wir darüber etwas nachdenken, stellen wir fest, es ist mehr als wir mit unserem Verstand begreifen können. I jeśli o tym będziemy rozmyślali, to musimy to stwierdzić, że to jest więcej niż jesteśmy w stanie pojąć swoim rozumem. Und deshalb gib uns bitte jetzt auch die richtigen Gedanken darüber. I dlatego też prosimy cię, byś nam teraz darował dobre myśli co do tego tematu. Wir befehlen uns dir an. Tobie się polecamy. Amen. Amen. Vielleicht lesen wir zunächst diese Verse aus dem Römerbrief, um die es vor allem geht. Römer 9, Vers 19 bis 24. Może przeczytajmy te wiersze, o których chcemy coś powiedzieć. Rzymian 9, rozdział od 19 do 24 wiersza. A zatem powiesz mi, czemu jeszcze obwinia? Bo któż może przeciwstawić się jego woli? O człowiecze, kimże ty jesteś, że wdajesz się w spór z Bogiem? Czy powie twór do twórcy, czemuś mnie takim uczynił? Albo czy garncarz nie ma władzy nad gliną, żeby z tej samej bryły ulepić jedno naczynie kosztowne, a drugie pospolite? A cóż, jeśli Bóg, chcąc okazać gniew i objawić moc swoją, znosił w wielkiej cierpliwości naczynia gniewu przeznaczone na zagładę, a uczynił tak, aby objawić bogactwo chwały swojej nad naczyniami zmiłowania, które uprzednio przygotował ku chwale. Takimi naczyniami jesteśmy i my, których powołał nie tylko z Żydów, ale i z pogan. Möchte gerne kurz den Gedanken im Römerbrief aufgreifen. Chciałbym krótko wskazać myśl, która przewija się przez list do Rzymian. Paulus hatte klar gemacht, alle Menschen sind verloren. Paweł jasno to przedstawił. Wszyscy zginęli. Da ist keiner, der Gutes tue. Nie ma ani jednego, kto by dobrze czynił. Und alle brauchen einen Heiland. I wszyscy potrzebują Zbawiciela. Sie werden gerechtfertigt durch Glauben. Są usprawiedliwiani przez wiarę. Und jetzt geht es in den Kapiteln 9 bis 11 um das Volk der Juden.
I teraz w rozdziałach od 9 do 11 chodzi o Żydów. Und in den Versen 1 bis 5 macht Paulus deutlich, wie lieb er seine Brüder nach dem Fleisch hat. I w wierszach 1 do 5 9 rozdziału Paweł pokazuje, jak bardzo miłuje swoich braci cielesnych. Und macht deutlich, dass dieses Volk auch viele Vorzüge hatte. I uzmysławia to, że ten lud ma wiele przywilejów. Sie hatten die Bündnisse. Oni mieli przymierze. Sie hatten das Gesetz. Mieli zakon. Sie hatten die Verheißungen. Mieli obietnice. Und dem Fleisch, der Abstammung, der Geburt nach, ist sogar der Christus aus diesem Volk gekommen. I co do ciała, co do pochodzenia, co do tego drzewa rodowego, to nawet Chrystus z nich pochodzi. Aber dann sagt Paulus in den Versen 6 bis 9. Ale potem Paweł mówi w wierszach 6 do 9. Trotzdem nützt es nichts. Die Abstammung aus diesem Volk allein rettet nicht. Jednak to pochodzenie z tego narodu samo w sobie nie ratuje. Man ist nicht deshalb errettet, weil man aus dem Volk der Juden kommt. Nie jest się zbawionym z tego, dlatego, że pochodzi się z plemienia czy z narodu żydowskiego. Die Juden waren ja stolz darauf. Żydzi byli bardzo dumni z tego. Sie sagten, wir sind Abrahams Samen. Oni często to podkreślali, jesteśmy potomkami Abrahama. Uns kann nichts passieren. Nam się przecież nic nie może stać. Aber Paulus sagt, nein, das reicht nicht. Ale Paweł mówi, nie, to nie wystarcza. Und jetzt spricht gerade von Abraham. I teraz właśnie mówi o Abrahamie. Und sagt, guck doch mal, es sind doch auch nicht alle Kinder von Abraham gesegnet. Mówi, spójrzcie na historię, przecież nie wszystkie dzieci Abrahama są błogosławione. Abraham hatte doch auch den Ismael. Abraham też miał przecież jak syna Ismaela. War doch auch sein Sohn. Przecież to też był jego syn. Und ihr sagt ja selber, Ismael, damit wollen wir nichts zu tun haben. A sami przecież to mówicie, że z Ismaelem nie chcemy mieć nic wspólnego do czynienia. Und Paulus erklärt jetzt, nicht weil man der Geburt nach von Abraham abstammt. I Paweł im teraz wyjaśnia, nie dlatego, że pochodzi się z, co do urodzenia z Abrahama, sondern wegen der Verheißung Gottes. Ale z powodu obietnicy Bożej. Und Gott hatte eben verheißen, in Isaak wird dir eine Nachkommenschaft werden. I Bóg mu obiecał, z Izaaka będzie potomstwo twoje. Nicht in Ismael. Nie z Ismaela. Dann fügt ein zweites Beispiel hinzu in den Versen 10 bis 13. I potem dodaje drugi przykład w wierszach 10 do 13. Und jetzt geht es diesen Vorsatz Gottes. I teraz chodzi o tą zasadę Bożą. Sagt, guck mal, da war doch die Rebekka. Zobaczcie, jest Rebekka. Była Rebekka. Sie war schwanger mit Zwillingen. Była w ciąży z bliźniakami. Und bevor die Kinder geboren wurden, i zanim te dzieci się narodziły, hat Gott schon gesagt, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Bóg zarządził, czy Bóg powiedział, starszy będzie służył młodszemu. Gott hat also den Jüngeren genommen. Bóg więc jakby wziął tego młodszego. Noch bevor geboren wurde. Zanim w ogóle on się narodził. Und da macht Paulus deutlich, das hat Gott deshalb getan, seinen Vorsatz zu zeigen. I Paweł im to uzmysławia, dlatego to Bóg pokazał, by przedstawić swoją zasadę. Der Vorsatz hat nichts mit den Werken der Menschen zu tun. Zasada Boża nie ma nic do czynienia z ludzkimi uczynkami. Kinder, die noch nicht geboren sind, die haben ja noch keine Werke getan. Przecież dzieci, które się jeszcze nie narodziły, żadnych uczynków uczynić nie mogły. Aber Gott hat, bevor sie geboren wurden, den Jüngeren schon erwählt. Ale Bóg, zanim one się urodziły, Bóg obrał sobie, czy wybrał tego młodszego. Aber dann wird noch ein Vers hinzugefügt. Ale jest dodany jeszcze jeden wiersz. Der Vers 13. 13. wiersz. Jakob habe ich geliebt, aber Esau habe ich gehasst. Jakuba umiłowałem, a Ezawem wzgardziłem w naszym, a w niemieckim jest a Ezawa znienawidziłem. Und jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. I teraz mamy bardzo ważny punkt. Wir haben zwei Wahrheiten. Mamy dwie prawdy. Einmal Gott hat einen Vorsatz gefasst. Po pierwsze, Bóg powziął pewne postanowienie. Gott hat eine Auswahl getroffen. Bóg podjął pewien wybór. Und das hat schon getan, bevor die beiden geboren wurden. I ten wybór został podjęty, zanim tych obu się narodziło. Das ist die eine Sache. To jest jedna sprawa. Aber es gibt eine zweite. Ale jest druga sprawa. Jakob habe ich geliebt. Jakuba umiłowałem. Esau habe ich gehasst.
za was nienawidziłem. Wann hat Gott das gesagt? Kiedy Bóg to powiedział? Vor der Geburt? Przed narodzinami? Nein. Nie. Als sie 20 waren? Gdy mieli 20 lat? Nein. Nie. Als sie 80 waren? Gdy mieli 80 lat? Nein. Nie. Erst im Propheten Malachi. Dopiero w proroku Malachiaszu to Bóg wypowiedział. Nachdem Esau und Jakob längst gestorben waren. Po tym jak długo, długo, dawno, dawno temu oni zmarli, dawno po ich śmierci. Da spricht Gott ein Urteil über ihr Leben. Wtedy Bóg wypowiada osąd na temat ich życia. Und das müssen wir jetzt sehr gut behalten. I teraz musimy to bardzo dobrze zapamiętać. Es sind zwei Dinge, die wir unterscheiden müssen. Są dwie rzeczy, które musimy dobrze rozróżniać. Einmal der Vorsatz und die Auswahl Gottes. Najpierw to zasada, postanowienie i wybór Boży. Und die haben nichts zu tun mit den Werken der Menschen. I te nie mają nic wspólnego z działaniem człowieka, z dziełami człowieka. Aber dann das Urteil Gottes über das Leben. Ale potem druga strona, sąd Boży, czy ocena Boża życia człowieka. Und das hat erst gesprochen Jahrhunderte nachdem beide schon längst tot waren. I tą ocenę Bóg wypowiedział setki lat po tym, gdy zmarli. Und jetzt wird uns direkt von Beginn an klar. I teraz staje nam się jasnym, selbst wenn Gott auswählt, nawet jeśli Bóg wybiera, ist Gott nicht ungerecht. To Bóg nie jest niesprawiedliwy. Aber genau dieser Vorwurf, dieser Einwand wird jetzt in Vers 14 gemacht. Ale ten zarzut nawet jest wymieniony teraz w wierszu 14. Damals gab es schon diesen Einwand. Już wtedy były te zarzuty. Und heute gibt's ihn immer noch. I dzisiaj te zarzuty są ciągle stawiane. Ja, wenn Gott ja vorher auswählt, ja, dann ist er ja ungerecht. No, jeśli Bóg wcześniej sobie wybiera, to jest przecież niesprawiedliwy. Diesem Vorwurf wird begegnet ab Vers 19. I odpowiedź na ten zarzut mamy od wiersza 19. Zuerst wird noch einmal bekräftigt. Najpierw jest to jeszcze podkreślone. Gott hat das Recht auszuwählen. Bóg ma prawo wybrać. Gott hat das Recht Gnade zu üben. Bóg ma prawo okazać łaskę. Und das kann er tun, wie er will. I to może czynić tak, jak chce. Warum? Weil Gott Gott ist. Dlaczego? Bo Bóg jest Bogiem. Und Gott steht über allem. I Bóg jest ponad wszystkim. Und Gott darf tun, was er will. I Bóg może czynić, co chce. Wen er will, begnadigt er. Zmiłuję się, nad kim się zmiłuję. Und wen er will, verhärtet er. A kogo chce zatwardzić, tego zatwardza. Also, a ist Gott ungerecht, ja? Bóg jest niesprawiedliwy, tak sądząc. Darum geht es jetzt ab Vers 19. O tym jest teraz mowa w wierszu 19. Und jetzt wird ein erster Punkt genannt in Vers 20. I teraz jest pierwszy punkt na wymieniony w wierszu 20. Und da wird gesagt, Mensch, versteh doch mal, wer du bist. I teraz tak mówiąc po ludzku, człowieku, zastanów się, zrozum, kim ty jesteś. Wie klein du bist. Jakże małym ty jesteś. Und Gott ist so groß. A Bóg jest tak wielki. Und du kleiner Mensch mit deinem kleinen Verstand. A ty, mały człowieczku, z twoim ograniczonym rozumem. Du willst Gott einen Vorwurf machen? Ty chcesz Bogu stawiać jakiś zarzut? Das geht nicht. Nie, tak się nie da. Gott ist unendlich, Gott ist gewaltig groß. Bóg jest nieskończony, Bóg jest nieporównywalnie wielki. Und Gott hat das Recht auszuwählen in Souveränität. I Bóg ma pełne prawo wybierać w swojej suwerenności. Und jetzt wird das mit einem Beispiel erklärt. I teraz jest to wyjaśnione na przykładzie. Es ist ein Beispiel, das auch im Alten Testament im Propheten Jeremia schon mal verwendet wird. Jest to przykład, który jest użyty również w Starym Testamencie w Księdze Jeremiasza. Es ist das Beispiel von dem Töpfer. Jest to właśnie przykład tego garncarza. Und der Töpfer hat doch das Recht, die Gefäße zu machen, wie er will. I przecież każdy garncarz może te naczynia sobie zrobić, jak mu się podoba. Niemals käme der Ton auf die Idee zu sagen, warum hast du mich so gemacht? Nigdy ta glina nie przyszłaby, nie mogłaby przecież powiedzieć do garncarza, dlaczegoś mnie tak uczynił. Und der Töpfer macht die einen Gefäße zur Ehre. I ten garncarz jedne naczynia robi ku chwale. Vielleicht macht er ein schönes Gefäß, um darin Wein zu servieren. Na przykład stworzy
piękne naczynie do tego, by nalewać z niego wino. Oder er macht ein Gefäß zur Unehre. Albo uczyni takie naczynie, które będzie ku niechsławie. Ein Gefäß, was man zum Beispiel als Nachttopf nimmt. Na przykład, może zrobić nocnik z tej gliny. Darf der Töpfer doch machen, wie er will, oder? No przecież może zrobić, co chce, prawda? Wird jetzt der Nachttopf sagen, das ist ungerecht? Czy ten nocnik powie, to jest niesprawiedliwe? Aber was machen die Menschen? Ale co robią ludzie? Sie werfen Gott wirklich vor, du bist ungerecht? Ludzie naprawdę zarzucają Bogu, ty jesteś niesprawiedliwy. Wir merken, wie verkehrt das ist. I możemy tu na tym przykładzie zobaczyć, jak to jest błędne, jak to jest przewrotne. Paulus erklärt jetzt, es gibt Gefäße des Zorns. I Paweł teraz to wyjaśnia. Są naczynia gniewu. Und er wendet jetzt das Bild von dem Töpfer an. I teraz używa przykładu naczynia. Und er sagt, das sind Menschen, die stehen unter dem Zorn Gottes. I mówi, to są ludzie, którzy są pod gniewem Bożym. Aber es gibt auch Gefäße zur Begnadigung. Ale są i również naczynia do ułaskawienia. Und jetzt zeigt Vers 22, dass Gott Langmut hat. I teraz 22 wiersz pokazuje cierpliwość. Gott erträgt in Langmut die Gefäße des Zorns. Bóg w swojej cierpliwości znosi te naczynia gniewu, przeznaczone na gniew. Moment, warum wird jetzt von Langmut gesprochen? Pytanie teraz, skąd, dlaczego tu jest nagle mowa o cierpliwości? Wir kommen jetzt zu dieser zweiten Seite. Teraz przechodzimy do tej drugiej strony. Wir haben eben die Seite des Vorsatzes und der Auswahl Gottes gesehen. Teraz przed chwilą widzieliśmy tą zasadę postanowienia i suwerenności Bożej, wyboru Bożego. Aber jetzt lesen wir von der Langmut Gottes. Ale teraz nagle czytamy o cierpliwości Bożej. Und von dieser Langmut Gottes hatte Paulus schon mal gesprochen in diesem Brief. I o tej cierpliwości Bożej Paweł już pisał w tym liście. Und zwar in Kapitel 2, Vers 4. Drugi rozdział, czwarty wiersz. Albo może lekceważysz bogactwo jego dobroci i cierpliwości i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania cię prowadzi? Warum ist Gott langmütig? Dlaczego Bóg jest cierpliwy? Weil er will, dass alle errettet werden. Dlatego, że on chce, by wszyscy byli zbawieni. Und er möchte die Menschen in seiner Güte zur Buße leiten. I on chce wszystkich ludzi przywieść do pokuty. Und jetzt merken wir, wie wir mit unserem kleinen Verstand an eine Grenze stoßen. I teraz możemy to dojść do tego momentu i zauważyć, jak my z naszym rozumem docieramy do granicy pojmowania. Wir sagen, dass einerseits der Vorsatz und die Auswahl Gottes. Mówimy, z jednej strony jest suwerenność, zasada i wybór Boży. Und andererseits die Langmut Gottes und sein Wunsch, dass alle errettet werden. A z drugiej strony jego cierpliwość i jego życzenie, by wszyscy byli zbawieni. Und mit unserem kleinen Verstand sagen wir, das passt nicht zusammen. I naszym małym rozumem stwierdzamy, to nie pasuje jedno z drugim. Aber das Schöne ist, bei Gott passt es zusammen. Ale piękną rzeczą jest, że u Boga jak najbardziej to jedno z drugim pasuje. Und es ist oft ein Vergleich gemacht worden. I bardzo często robiono takie porównanie. Ich habe heute bei euch in Polen den modernen Pendolino, den Zug gesehen. Dzisiaj rano u was w Polsce mogłem zobaczyć ten nowoczesny pociąg Pendolino, który u was jeździ. Und ich frage jetzt auch mal die Jüngeren, worauf fährt dieser Zug? I pytanie do młodszych, po czym jeździ ten pociąg? Er fährt auf den Schienen. Jeździ po szynach. Und er braucht, damit er nicht umfällt, zwei Schienen. I aby on stabilnie mógł jechać, czy się poruszać, potrzebuje dwóch szyn. Und jetzt bitte ich dich mal, bist du der Joel? Joel? Miłosz. Miłosz. Gehst du morgen mal zu den Schienen und ziehst an der einen und an der anderen und bringst die mal zusammen. I teraz pytanie, czy prośba do ciebie, Joel, spróbuj jutro iść na tory i wziąć te szyny, rozkręcić i je złączyć. Schaffst du das? Dasz radę to zrobić? Schaffst du nicht. Und wenn der Papa dir hilft? A jak ci tata pomoże? Schaffst du auch nicht. Wir schaffen es nicht. Nie damy rady tych torów po prostu na całej długości na raz złączyć. Und genauso schaffen wir es nicht mit unserem Verstand, Auswahl und Vorsatz Gottes und Güte und Langmut oder Verantwortung des Menschen zusammenzubringen. I dokładnie tak samo naszym rozumem nie jesteśmy w stanie tego pojąć, zasady i wyboru suwerenności Bożej
a z drugiej strony cierpliwości i odpowiedzialności człowieka, żeby to połączyć. Aber wenn du jetzt mal eine ganz lange Strecke von der Eisenbahn vor dir siehst. Ale teraz, jak patrzysz w przód na tory, stoisz na środku torów i patrzysz na nie w przód i widzisz kilometry przed sobą torów, und stellst dich auf die Gleise, i staniesz na tych torach, hast du eine Schiene links, eine rechts, to z lewej strony masz jedną szynę, z prawej drugą. Und dann guckst du mal, i jak patrzysz w przód przed siebie, ganz hinten sieht es so aus, als wären sie zusammen. To daleko, daleko na horyzoncie wygląda tak, jakby te szyny się połączyły. In der Ewigkeit werden wir begreifen, wie der Vorsatz und die Auswahl Gottes einerseits und die Verantwortung des Menschen und die Güte und Langmut andererseits zusammenpassen. W wieczności, gdy będziemy w górze, pojmiemy to, jak to jest możliwe, żeby ta zasada i wybór Boży połączyły się z cierpliwością, dobrocią Bożą i odpowiedzialnością człowieka. Wenn wir hier versuchen, es zusammenzubringen, jeśli tutaj będziemy próbowali na tej ziemi, by to połączyć, dann geht es schief. To z pewnością będzie klęska. Und viele Leute vor uns, denen ist das so gegangen. I właśnie wielu ludziom przed nami, którzy próbowali to połączyć, nie osiągnęli sukcesu. Da haben die einen gesagt, ja, wir müssen uns gar nicht bekehren. Entweder wir sind auserwählt oder nicht. Wir können gar nichts machen. Byli tacy, którzy twierdzili, wcale się nie musimy nawracać, bo jest to obojętne. Jesteśmy postanowieni na to i to nasza decyzja i tak nic nie zmieni. Andere haben versucht, eine Erklärung zu finden. Inni zaś próbowali znaleźć wyjaśnienie. Und sie haben gesagt, ah, Gott wusste ja schon vorher, wer sich bekehrt. I mówili, a, Bóg przecież wcześniej już wiedział, kto się nawróci. Und dann hat er die auserwählt. I tych wybrał, o których wiedział. Beides ist falsch. Obie strony są niewłaściwe. Gott hat auserwählt in seiner Souveränität. Bóg wybrał w swojej suwerenności. Und das ist 100% wahr. To jest stuprocentowo prawda. Aber der Mensch ist verantwortlich, sich zu bekehren, Buße zu tun. Ale człowiek jest ma tą odpowiedzialność, by pokutować, by się nawrócić. Und das ist genauso 100% wahr. I ta jego odpowiedzialność też jest stuprocentowo prawdziwa. Und in unserem Denken gibt's nicht 200%. A w naszej ludzkiej formie myślenia, czy w naszym myśleniu, nie może być dwa razy 100%. Aber für Gott ist es kein Problem. Ale dla Boga to nie jest żadnym problemem. Jetzt kommt aber noch ein wichtiger Punkt. I teraz jest jeszcze jeden ważny punkt. Wenn die Bibel von der Auserwählung und zuvorbestimmung Gottes spricht, gdy Biblia mówi o wybraniu i przeznaczeniu Bożym, dann ist sie immer zum Guten, zum Segen. To zawsze ma na myśli to ku dobremu, ku błogosławieństwu. Niemals sagt die Bibel, dass Gott zuvorbestimmt zum Verloren geht. Nigdy na żadnym miejscu Biblia nie mówi, że Bóg przeznaczył kogoś na zginienie. Gott bestimmt und wählt aus zum Segen. Bóg wybiera i przeznacza, by błogosławić, ku błogosławieństwu. Und wenn wir die Verse 22 und 23 aufmerksam lesen, finden wir das da. I gdy przeczytamy bardzo dokładnie, zastanowimy się nad wierszami 22 i 23, to właśnie tak to stwierdzimy. Ich fange an mit Vers 23. Zacznę od wiersza 23. Da geht es um die Gefäße zur der Begnadigung. Tu jest mowa o tym zmiłowaniu. Und da steht, dass Gott sie zuvor bereitet hat zur Herrlichkeit. I tu jest napisane, które uprzednio przygotował ku chwale. Wer hat auserwählt? Kto wybrał? Wer hat zuvor bereitet? Kto przygotował? Gott. Bóg. Er hat zum Guten, zur Herrlichkeit auserwählt. Wybrał, przygotował ku chwale, ku dobremu. Aber was steht in Vers 22? Ale co jest napisane w 22 wierszu? Da geht es um Gefäße des Zorns. Tu jest mowa o naczyniach gniewu. Und da steht, die zubereitet sind zum Verderben. Przeznaczone na zagładę. Da steht nicht, er hat sie zubereitet zum Verderben. Tu nie jest napisane, on przeznaczył je na zagładę. Warum gehen sie verloren? Dlaczego idą na zagładę? Weil sie sich nicht bekehrt haben. Ponieważ się nie nawróciły. Sie gehen nicht deshalb verloren, weil Gott sie dazu bestimmt hat. Nie idą dlatego na zagładę, bo Bóg je tak ku temu przeznaczył. Sie gehen verloren, weil sie dem Ruf Gottes zur Buße ungehorsam waren. Idą na zagładę dlatego, że
na to zawołanie Boże do pokuty nie odpowiedziały, zlekceważyły to. Und das merken wir sogar hier in Vers 22 und 23 in der Formulierung, wenn wir aufmerksam lesen. I to właśnie zauważymy w tym sformułowaniu tych wierszy, gdy dokładnie je przeczytamy, jak one są sformułowane. Und da wird uns einfach das Herz unseres Gottes groß. I wtedy serce naszego Boga rośnie przed nami. Er möchte so gerne segnen. On chce, tak bardzo chce błogosławić. Und er wählt aus zur Herrlichkeit. I on przeznacza, on wybiera ku chwale. Und es ist sein Wunsch, dass alle errettet werden. Jego życzeniem jest, by wszyscy byli zbawieni. Aber wir sind verantwortlich. Wir müssen uns entscheiden. Ale to my jesteśmy odpowiedzialni, to my musimy zdecydować. Und wer sagt, ich will nicht. I jeśli ktoś powie, nie chcę, der ist selber dafür verantwortlich, dass er verloren geht. To on sam jest za to odpowiedzialny, że idzie na zginienie. Wir lesen dazu noch einen Vers aus dem Buch Hiob. Jeden wiersz jeszcze do tego z księgi Hioba. Aus Kapitel 33, z rozdziału 33, Vers 29 und 30. Wiersz 29 i 30. Siehe, das alles tut Gott zwei, dreimal mit dem Mann, um seine Seele abzuwenden von der Grube. Oto Bóg, 29, 30 wiersz. Oto Bóg czyni to wszystko z człowiekiem dwa razy, trzy razy, aby wywieźć jego duszę z grobu, oświecić światłem żyjących. Gott gibt jedem Menschen eine Chance. Bóg daje każdemu człowiekowi szansę. Gott gibt jedem Menschen eine Gelegenheit. Bóg daje każdemu człowiekowi możliwość. Er will ihn abwenden vom Verderben. On chce go odwrócić od zatracenia. Und er hat auch Esau die Chance gegeben. I również dał tą szansę Ezawowi. Er hat nicht am Anfang seines Lebens gesagt, ich habe ja Esau gehasst. Nie powiedział na początku jego życia, znienawidziłem Ezawa. Er hat gesagt dem Propheten Malachi. Dopiero to powiedział przez proroka Malachiasza. Jeder Mensch hat eine Chance von Gott. I każdy człowiek ma szansę przed Bogiem. Jetzt kommen wir noch kurz zu dem Epheserbrief. I jeszcze krótko do listu do Efezjan przejdźmy. Wir lesen Kapitel 1, Vers 4. Pierwszy rozdział, czwarty wiersz. W nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego w miłości. Hier haben wir noch ein besonderes Teil. Tu jest jeszcze pewna szczególna część. Hier geht es auch um die Auswahl Gottes. Tu również jest mowa o wyborze Bożym. Aber es geht um eine ganz besondere Auswahl. Ale tu jest mowa o szczególnym wyborze. Es gibt Pläne und Gedanken Gottes mit dieser Erde und in der Zeit. Są plany i myśli Boże co do tej ziemi powiązane z czasem. Und für diese Erde und in dieser Zeit hat zum Beispiel den Abraham herausgenommen und in ihm dieses Volk Israel, das Volk der Juden gehabt. I w tym czasie wybrał, wyciągnął Abrahama i w nim jakby stworzył ten lud. Aber es gibt auch Pläne und einen Ratschluss Gottes in der Ewigkeit. Ale jest też plan i postanowienie Boże w wieczności. Und da hat solche auserwählt, die seine Kinder sein sollen. I tu wybrał Bóg takich, którzy mają być jego dziećmi. Er hat sie auserwählt zu einem besonderen Segen. Bóg wybrał ich do szczególnego błogosławieństwa. Er hat sie auserwählt vor Grundlegung der Welt. On ich wybrał przed założeniem świata. Und wir, die Glaubenden dieser Gnadenzeit, i my, wierzący czasu łaski, wir gehören zu denen, die Gott auserwählt hat vor der Zeit. My należymy do tych, których Bóg wybrał przed czasami. Und das ist ein Gedanke, der soll uns nicht verwirren. I to jest myśl, która nie powinna nas nicht unsicher machen, nie powinna nas
tak jakby wprowadzić w niepewność. Und ich möchte gerne versuchen einfach zu zeigen, wie gewaltig groß dieser Gedanke ist. I chciałbym to po prostu pokazać, jak potężna jest ta myśl. Als es diese Erde noch überhaupt nicht gab. Gdy tej ziemi jeszcze w ogóle nie było. Als es noch keinen Menschen gab. Gdy nie było w ogóle człowieka. Adam war noch nicht geschaffen. Nie był stworzony jeszcze Adam. Da kannte Gott schon dich. Bóg ciebie już znał. Und er hat dich auserwählt. I ciebie wybrał. Um einmal bei ihm im Haus des Vaters zu sein. Po to, abyś kiedyś był czy była z nim w domu Ojca. Nicht nur bevor du geboren wurdest. Nie tylko zanim się narodziłaś czy narodziłeś. Bevor es überhaupt diese Erde gab. Zanim w ogóle ta ziemia została stworzona. Gab es schon eine Wohnung im Haus des Vaters. Już było mieszkanie w domu Ojca, die für dich war. Które jest czy było przeznaczone dla ciebie. Wo sozusagen dein Name an der Tür steht. Gdzie obrazowo mówiąc można by powiedzieć tabliczka z twoim imieniem na drzwiach wisi. Die Glaubenden der Gnadenzeit hat Gott auserwählt vor Grundlegung der Welt. Wierzących czasu łaski wybrał Bóg przed założeniem świata. Ich finde das einfach großartig. Dla mnie jest to przeogromna myśl. Und auch da merken wir wieder, wie wir das mit unserem kleinen Verstand überhaupt nicht begreifen können. I tu też dochodzimy do granic i możemy zobaczyć, że naszym rozumem nie jesteśmy w stanie tego pojąć. Bei dieser Auswahl, das haben wir gemerkt, geht es auch nicht darum, die einen gehen verloren und die anderen werden gerettet. Jeśli chodzi o ten wybór z Rzymian, to też mogliśmy zauważyć, nie chodzi o tych, że jedni są idą na zginienie, a drudzy są zbawieni. Geht Abraham verloren? Czy, oder wird er, ist er gerettet? Czy Abraham idzie na zginienie, czy jest wyratowany? Abraham ist gerettet. Er ist Freund Gottes. Abraham jest wyratowany, przecież jest nazwany przyjacielem Bożym. David, geht er verloren oder ist er gerettet? David jest na zginienie, jest zgubiony, czy wyratowany? Er ist gerettet. Wyratowany. Aber weder Abraham noch David sind auserwählt vor Grundlegung der Welt. Ale ani Abraham, ani Dawid nie są wybranymi przed założeniem świata. Es geht hier also um ein besonderes Teil. Tutaj jest mowa o szczególnej cząstce. Und das haben wir nicht verdient. I tej cząstki myśmy nic nie zasłużyli. Aber dazu hat Gott uns auserwählt. Ale do tego, do tej pozycji Bóg nas wybrał. Und dafür sind wir ihm von Herzen dankbar. Z tego jesteśmy mu wdzięczni z całego serca. Und wir halten fest, die Auswahl, der Vorsatz Gottes, das ist etwas, das hat er in seiner göttlichen Souveränität getan. I uchwyćmy się tego, że to postanowienie Boże, ta zasada Boża, to on postanowił w swojej Bożej, boskiej suwerenności. Und das ist eine Auswahl zum Segen, zur Rettung, zum Heil. I to jest postanowienie, to jest wybór ku dobremu, ku chwale, ku błogosławieństwu, ku zbawieniu. Aber das nimmt gar nichts weg von der Verantwortung des Menschen. Ale to nic nie bierze z tej odpowiedzialności człowieka. Und jeder ist eingeladen zu kommen. I każdy ma to zaproszenie, by przyjść. Und jeder muss sich bekehren. I każdy musi się nawrócić. Jetzt kriegen wir die beiden Dinge nicht übereinander. Teraz nie jesteśmy w stanie tych dwóch rzeczy połączyć. Aber für den ewigen Gott ist es keinerlei Widerspruch. Ale dla odwiecznego Boga to nie ma żadnego sprzeciwu w tym. Ich möchte zum Schluss zeigen, dass es auch in anderen Stellen noch so ist. Na koniec chciałbym to właśnie też pokazać, że w innych miejscach też to tak jest. Wir lesen eine Stelle aus Apostelgeschichte 2. Dzieje Apostolskie, drugi rozdział. Apostelgeschichte 2, Vers 23. Drugi rozdział, 23 wiersz. Który według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu został wydany. Tego wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili. In diesem Vers wird zuerst gesagt, dass der Herr Jesus hingegeben wurde nach dem bestimmten Ratschluss Gottes. W tym wierszu jest powiedziane, że Pan Jezus został wydany według postanowienia i planu Bożego. Es war der Plan und Ratschluss Gottes, dass der Herr Jesus am Kreuz auf Golgatha hingegeben wurde. To było postanowienie i plan Boży, że Pan Jezus na krzyżu na Golgocie został powieszony. Dann wird zweitens gesagt, a po drugie jest powiedziane, ihr habt ihn umgebracht.
Wyście go ukrzyżowali i zabili. Kannst du das zusammenbringen? Czy potrafisz to połączyć? Ja, wenn es doch der Ratschluss Gottes war, dann sind doch die Menschen nicht verantwortlich. Die konnten doch gar nicht anders, oder? Przecież, jeśli to było postanowieniem Bożym, to ludzie nie mają żadnej odpowiedzialności, bo przecież nie mogli się temu przeciwstawić. Aber die Verantwortung der Menschen ist doch 100%. A jednak odpowiedzialność ludzi jest stuprocentowa w tej sprawie. Auch hier gibt es einerseits den Ratschluss Gottes. Również i tu jest to postanowienie Boże. Das ist 100% wahr. Stuprocentowo pewne. Und dann die Verantwortung des Menschen. I odpowiedzialność ludzi. Und die besteht auch zu 100%. I ta odpowiedzialność też jest prawdziwa w 100%. Auch das kriegen wir mit unserem Verstand nicht zusammen. Naszym rozumem też tego nie jesteśmy w stanie powiązać ze sobą. Aber für Gott ist es kein Thema, kein Problem. Dla Boga to nie ma nawet tematu, nie ma żadnego problemu. Wir müssen einfach beides hintereinander nebeneinander stehen lassen. I musimy obie te sprawy pozostawić jako obowiązujące, jedna i druga. Möchte schließen mit einem Bild, das auch oft gemacht wurde. Chciałbym zakończyć obrazem, który czy historią, która często jest przedstawiana. Seht ihr da hinten die Tür? Widzicie, tutaj z tyłu są drzwi. Und jetzt stellen wir uns mal vor, oben über der Tür steht: Kommt her zu mir, alle ihr mühseligen und beladen, und ich will euch Ruhe geben. I wyobraźcie sobie, że nad tymi drzwiami jest napis: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Das ist die Einladung Gottes an die Menschen. To jest to zaproszenie Boga dla ludzi, żeby przyszli. Da steht auch, so tut nun Buße und bekehrt euch. I pisze jeszcze pod spodem: pokutujcie i nawróćcie się. Das muss der Mensch tun. To musi człowiek uczynić. Und wenn er dem gehorsam ist. Jeśli jest posłuszny temu zawołaniu nad drzwiami und durch die Tür hindurch geht, i przechodzi przez te drzwi, dann steht auf der anderen Seite oben drüber, to odwraca się i z drugiej strony nad drzwiami jest napis: Du bist auserwählt nach dem Vorsatz Gottes. Jesteś wybrany według postanowienia Bożego. Und das ist genau richtig so, dass es so rum ist. I dokładnie to jest właściwe, że to tak jest. Die Einladung geht an die Menschen. To zaproszenie jest skierowane do ludzi. Und niemand hat eine Ausrede. Nikt nie ma wymówki. Aber wenn du durch die Tür durchgehst, ale jak przejdziesz przez te drzwi, zrobisz ten krok, dann siehst du, ich bin auserwählt. To wtedy natychmiast pojmujesz: jestem wybrany. Und wir sind so dankbar, dass Gott in seinem Plan, in seinem Ratschluss dich und mich kannte. I jesteśmy tak wdzięczni, że Bóg według swojego planu, według swojego postanowienia ciebie i mnie znał. Und er hat seinen Sohn für uns gegeben. I dał swojego syna za nas. Wie groß ist dieser Gott? Jakże wielki jest ten Bóg. Er ist nicht ungerecht. Nie jest niesprawiedliwy. Er ist heilig und voller Liebe. Jest święty i pełen miłości. Und in dem Herrn Jesus ist er unser Vater. I w Panu Jezusie jest naszym Ojcem.